kilka oczywiście świeżych informacji na początek dotyczących epidemii koronawirusa w Polsce i pandemii tej światowej. W Polsce w tej chwili mamy ponad 21 tysięcy, a dokładnie 21 326 osób zakażonych koronawirusem. Oczywiście według statystyk tych oficjalnych z Ministerstwa Zdrowia, to są dane z wczoraj z godziny 17:30, 996 zgonów i 9194 osoby, które wygrały walkę z koronawirusem. To są tak zwani ozdrowieńcy. No i informacja z ostatniej chwili, dosłownie kilkanaście minut temu, minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, a właściwie inaczej, udzielił wywiadu jednemu z tygodników i tam poinformował, że dziś lub jutro zapadnie decyzja o tym, że już nie będziemy musieli w przestrzeni publicznej znosić też poniekąd maseczek. To rzeczywiście jest decyzja, na którą bardzo czekamy, bo wielu ma serdecznie dość noszenia tych maseczek właśnie, szczególnie w miejscach, które no nie do końca są uzasadnione, na przykład w dużej przestrzeni, żeby właśnie ten obowiązek spełniać. Więc przypomnę, dziś lub jutro decyzja w sprawie zniesienia obowiązku noszenia maseczek. Minister Łukasz Szumowski podkreśla, że są trzy województwa, wobec których są jeszcze pewne wątpliwości i w związku z którymi trzeba się zastanowić nad tym, czy tam można te maseczki już będzie ściągnąć. Prawdopodobnie chodzi m.in. o województwo śląskie, gdzie w dalszym ciągu bardzo wiele zakażeń, no ale dobra wiadomość, dobra informacja na początek tygodnia, cieszę się, że mogę ją Państwu przekazać, jest taka, że prawdopodobnie już wkrótce tych maseczek w przestrzeni publicznej nosić się nie będzie. Będziemy musieli, choć pewnie zostaną jeszcze miejsca, gdzie tę ostrożność trzeba będzie zachować. Idziemy śladem Czech, można by było powiedzieć, dlatego że nasi sąsiedzi już od dziś mają koniec nakazu zakrywania i ust i nosa w otwartej przestrzeni. Pozostaje on w sklepach, w transporcie i w biurach, więc prawdopodobnie podobnie będzie u nas w Polsce. Całkowicie zniknie ten zakaz najprawdopodobniej pod koniec czerwca, na razie jest mocno ograniczony. WHO podaje tymczasem, że epicentrum pandemii jest obecnie w Ameryce Południowej. Nie jest to już Ameryka Północna, tak jak było to przez kilka ostatnich tygodni, ale Ameryka Południowa. W Brazylii, w sumie w całym kraju z powodu COVID-19 zmarło 22 666 osób, a zostało zarażonych, uwaga, ponad 360 tysięcy. To są naprawdę potężne liczby. Brazylia pod tym względem jest druga na świecie. W związku z tym w tej chwili WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, mówi, pandemia i jej epicentrum jest właśnie w Ameryce Południowej, więc to są te najświeższe informacje i z kraju, i ze świata. Już za chwilę przenosimy się jak zwykle do nas do redakcji na ulicę Jubilerską, gdzie czeka już na Państwa dobrze Państwu znany i lubiany Janek Złotorowicz. Zaraz z nim porozmawiamy. Widzę, że Państwo cieszą się bardzo tutaj w komentarzach z powodu tego, że prawdopodobnie obowiązek maseczek noszenia ich w przestrzeni publicznej zaraz zostanie zniesiony. Przyłączam się, nie będę ukrywać, że rzeczywiście jest to bardzo, przepraszam za kolokwializm, upierdliwa rzecz, więc naprawdę jestem w stanie zrozumieć Państwa entuzjazm związany z tym tematem. Przypomnę, minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że dziś lub jutro decyzja w tej sprawie. Teraz przenosimy się, tak jak obiecałam, do Janka Złotorowicza, ulica Jubilerska. Serce naszej redakcji. Dzień dobry, Janku, witam Cię. Dzień dobry, Kamilo, dzień dobry Państwu. Jeśli chodzi o maseczki, to ja tylko chciałbym powiedzieć jedno. Kto nie ma brody, wąsów i okularów, ten nie wie, jakim horrorem jest maseczka. Nic nie wie o upierdliwości, o której powiedziałam bardzo nieładnie. Oj, naprawdę, ja rozumiem, że tak powiem, że normalny człowiek może mieć z tym problemy, ale ktoś, kto ma jeszcze zarost i okulary. Ja chodzę codziennie do pracy z zaparowanymi szkłami i z wąsami wchodzącymi do nosa i wariuję. Po prostu Czyli rozumiem, że deklaracja ministra Szumowskiego Cię ucieszyła bardzo. Mnie cieszy, to zresztą nie jest to dla mnie zdziwienie, no bo przecież pisaliśmy o tym w Super Expressie już w zeszłym tygodniu, że taki wariant jest rozważany i że to będzie wkrótce ogłaszane. No wiadomo, że jak my o czymś piszemy, to się wydarzy. No to jest dokładnie oczywista tak. Oczywistość, cytując klasyka. A propos właśnie klasyka tegoż. Tenże klasyk. Coś nieprawdopodobnego wydarzyło się w przestrzeni naszej politycznej zupełnie, a szczególnie w środowisku Prawa i Sprawiedliwości, bo pewnie Państwo doskonale wiedzą, znają, nieraz czytali o tajemniczej pani Basi. Pani Basi, która jest prawą, lewą ręką, sercem i nie wiem czym jeszcze, mózgiem poniekąd
poniekąd też Jarosława Kaczyńskiego, ona odchodzi z pracy. Tu nawet jeden z polityków z Nowogrodzkiej pozwolił sobie użyć na sformułowanie, że to jest właśnie to ucho prezesa. No, mhm. Tak jak mówisz, to jest kobieta, bez której jakby trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie tego biura PiS przy ulicy Nowogrodzkiej. Ona od 30 lat była bezpośrednim, najbliższym współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego. Zaczęli razem pracę jeszcze w kancelarii Lecha Wałęsy, której przecież Kaczyński był przez chwilę szefem. Potem jak odszedł, to ona odeszła razem z nim. Już zawsze była przy nim i wszyscy wiedzą, że to była osoba, która tam czuwała, pilnowała. Zresztą cały serial komediowy powstał w oparciu o tą koncepcję pani Basi, która niczym Cerber pilnuje. Nikt bez zgody pani Basi do prezesa się nie dostanie. Tak, podobno prezes nie był w stanie sobie bez niej poradzić, ale jakoś będzie musiał. Zwłaszcza, że pani Basia wychowała już dla siebie młodego zastępcę. My tu go pokazujemy, dzisiaj rozmawiamy z nim. 26-letni Michał Moskal jest szefem warszawskich struktur Forum Młodych PiSu i bardzo jest dumny i bardzo szczęśliwy, że pani Barbara go wdrożyła w tą trudną pracę. No jest młodym człowiekiem, więc ma jeszcze dużo czasu. Pytanie, jak długo będzie teraz on kolejnym uchem prezesa? No właśnie, podobno nie ma ludzi nie do zastąpienia, ale w przypadku pani Basi może być trudno. Chociaż no już to nawet Karol Karski nie ukrywa, że co prawda pani Basia uznała, że już po prostu chce odpocząć, idzie na emeryturę, to w PiSie wszyscy liczą, że jest osobą na tyle pracowitą, że nie wysiedzi na tej emeryturze i wróci. I wróci. O szczegółach w dzisiejszym Super Ekspresie. Teraz zostawiamy politykę i zajmujemy się kolejnym, właściwie chciałam użyć słowa bezmyślnym, ale to jest chyba zbyt mało powiedziane sposobem na zabawę, prawda? Opowiedz proszę, o czym mowa, bo mnie to przez usta nie przechodzi w ogóle. No tu się trochę tak kumuluje wiele problemów. Też jest to poniekąd historia związana z tą naszą społeczną kwarantanną. No bo wiadomo, że teraz całe życie towarzyskie toczy się w lesie. Ja z okien swojego mieszkania widzę Olszynkę Grochowską, widzę jakie tam tłumy po prostu w każdy weekend czas spędzają. Więc tam, tak jak mówię, lasy stały się miejscem życia towarzyskiego. Tam można legalnie ściągnąć maseczkę, tam można się spotkać. No i też między innymi w takimże lesie spotkało się trzech kilkunastoletnich chłopców, z których jeden postanowił zabrać ze sobą łuk i ostre strzały. I czekał na kolegów, kiedy widział, że oni nadchodzą, postanowił dla zabawy postraszyć ich i wystrzelił w ich kierunku. No i trafił 16-letniego Kacpra prosto w twarz. Wygląda to po prostu tragicznie. Dzieciak trafił do szpitala. Na szczęście przeżył, ale jego stan ciężki jest. Znaczy nie da się powiedzieć, żeby stan jego był dobry. No po prostu przerażająca zabawa. No trzeba jednak pamiętać, że to jest niebezpieczna broń, a nie zabawka. Jakim cudem nastolatek w ogóle to miał, używał, pozostaje tajemnicą. W środowisku osób niemyślących każda rzecz może stać się niebezpiecznym to narzędziem, prawda, więc to naprawdę ostrożność. Ale łuk z ostrymi strzałami to już jest naprawdę przegięcie. Dokładnie tak. Janku, jeszcze jedna rzecz, o której mówiliśmy już w ubiegłym tygodniu, tak, którą obiecywaliśmy naszym widzom i czytelnikom. Rzecz bardzo ważna, szczególnie, że naprawdę dotyka nas już bardzo mocno kryzys gospodarczy, kryzys polskich przedsiębiorstw. Nie wiadomo na razie, jak to będzie wyglądać przez najbliższe tygodnie i miesiące, oby nie lata. W związku z tym wychodzimy naprzeciw ruszamy z naszym poradnikiem. Dziś zwłaszcza, też tak jak mówisz, ciągle wchodzą nowe przepisy, ciągle się to zmienia, więc my staramy się trzymać rękę na pulsie też. Oczywiście te wszystkie założenia tarczy 4.0 również będziemy opisywać. Na razie bazując na tym, co już obowiązuje i co już wiemy, od dzisiaj startujemy z dużą akcją poradnikową. Pracownik w czasach pandemii, dzisiaj tu na całych dwóch stronach gazety pokazujemy, wyjaśniamy wszystkie najważniejsze wątpliwości, jak wygląda przestój ekonomiczny, jak to jest z tym obniżeniem wynagrodzenia, skracaniem czasu pracy, kiedy można być zwolnionym, jak działają L4 w tych trudnych czasach i tak dalej. Wszystko to punkt po punkcie, w sposób klarowny, jasny i przejrzysty tłumaczymy, a już jutro wszystko o świadczeniach postojowych, więc warto Super Ekspres kupić, żeby się z tym zapoznać, no bo tak jak mówiłaś, myśmy zresztą o tym mówili, ludzie już mniej boją się tak naprawdę zdrowotnych skutków epidemii, a najbardziej boimy się o to, co będzie z naszą sytuacją ekonomiczną, jak domkniemy domowe budżety, czy nie stracimy pracy, czy znajdziemy nową. I specjalnie dla wszystkich Państwa, którzy się martwią o swoją sytuację, w Super Ekspresie codziennie w tym tygodniu specjalne poradnikowe materiały. Nasza redakcja, ta część redakcji, która zajmuje się pisaniem tego poradnika, ręce pełne roboty mieć będzie musiała na żywo wszystko zmieniać tak naprawdę, dlatego że już wiemy, że tarcza 4.0 w tym tygodniu w Sejmie, a tam na przykład przymusowe urlopy 30-dniowe, więc to też jest rzecz, która bardzo duże emocje budzi. O tym też na pewno będziemy pisać i ja też na pewno, jak będziemy tylko znali szczegóły, to Państwu tu, że z przyjemnością, ale wszystko wytłumaczę. Tak jest. Jan Złotorowicz, wicenaczelny dziennika Super Ekspres. Janku, bardzo dziękuję, dobrego, spokojnego dnia. Widzimy się jutro. Dziękuję. Do zobaczenia.
Kampania prezydencka trwa w pełni, mimo że nie znamy jeszcze ostatecznego terminu wyborów. Oczywiście nieoficjalnie, choć niektórzy już nawet oficjalnie, nie czekając na decyzję marszałek Sejmu Elżbiety Witek, mówią, że odbędą się one 28 czerwca, co oznacza, że tak naprawdę kandydaci mają niewiele ponad miesiąc na przekonanie państwa, wyborców, do tego, że warto właśnie na nich oddać swój głos. Oczywiście ja mam daleko idący dystans już na podstawie mojego doświadczenia, polegający właśnie na tym, żeby tym sondażom do końca nie wierzyć. Niemniej jednak one pokazują pewien trend i ten trend dla kandydata lewicy nie jest najlepszy. Według kilkunastu ostatnich sondaży Robert Biedroń ma problem z przekroczeniem 5% poparcia właśnie w badaniach opinii publicznej. Pytanie, z czego to się bierze i jaki błąd i gdzie i czy w ogóle lewica popełniła, o tym między innymi już za chwilę w Ekspresie Biedrzyckiej. Zapraszam. I na posterunku już widzę Krzysztof Gawkowski, poseł Lewicy, szef klubu parlamentarnego Lewicy. Dzień dobry, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. Muszę wstrącić jedno słowo. Wiedziałam, że po prostu nie da mi pan zadać pytania, tylko od razu odniesie się do sondaży. Nie, no, słucham. Nie, chciałem słucham, się odnieść dobrze. Do tego materiału w Superekspresie o tym łuku. A, słucham. Strzała w głowę, bo czytałem, oglądałem. To jest po prostu nieprawdopodobne, jaką w sobie można mieć nieodpowiedzialność, żeby strzelać do drugiego człowieka, będąc 15-16-latkiem, no bo przecież to już jest człowiek rozumny, który zdaje sobie sprawę, że taka to tragedii może doprowadzić. Więc jak słuchałem pani redaktor i pana redaktora Złotorowicza, to odnosiłem wrażenie, że to jest całkowity jakiś brak rozsądku. Ja nie chcę, nie będę na trudne pytania z chęcią odpowiem, ale chciałem się do tego odnieść, bo mam małe dzieci sam. No właśnie, przestroga teraz. No tak, a córka 10 lat ma, na szczęście nie strzela z łuku, ale chodzi do lasu. No właśnie. Drodzy państwo, bądźmy ostrożni. Rodzice też mieli z tyłu głowy to, że warto rozmawiać z dziećmi o takich rzeczach. Ostatnio widuję coraz więcej dzieci, też mam pewną przestrogę w lasach, bo sam chodzę na spacery. Mhm. I widuję w lasach dzieci siedzące na balach. To znaczy są ścięte drzewa i te drzewa są poukładane. Czasami na wysokości 1,5, czasami 2, a czasami 3 metrów. I dzieciaki w wieku, nie wiem, 10, 12, 15 lat siedzą na tych balach. To jak to widzę, to już przysparza odreszcze i emocje w sercu. Przestrzegam przed tym, bo sam w rodzinie miałem tragiczny przypadek, że te bale mogą się rozjechać i jest tragedia. Mm-hmm. No właśnie, to tak, to niestety trzeba mieć oczy dookoła głowy, bez względu na to, czy jesteśmy lekko otępieni kwestią pandemii koronawirusa, czy też nie, to tutaj jednak jako rodzice powinniśmy zachować daleko idącą ostrożność, więc niby taka oczywistość, ale trzeba, jak widać, o tym mówić i uczulać bardzo mocno na te zachowania. Panie pośle, przechodzimy już do spraw stricte politycznych. Ja pewnie słyszał pan, wspomniałam o bardzo słabych sondażach Roberta Biedronia i zastanawiam się, czy państwo mają jakąś, po pierwsze receptę, to po drugie, ale po pierwsze wyjaśnienie tej sytuacji, bo myślę, że no, nie spodziewaliście się, że to będzie wyglądało tak słabo. Ale na szczęście idzie ku dobremu, bo pani powiedziała, że są pewne trendy. My też nie patrzymy na jeden sondaż, ale ostatnie dwa sondaże z tamtego tygodnia już po resarcie kampanii dają nam 6,8%. I zaczynamy kroczek po kroczku, ale powoli odrabiać te straty, które zaliczyliśmy podczas pandemii. Oczywiście nikogo nie satysfakcjonuje 6 czy 8%, ale jest lepiej, tak jak pani powiedziała, w sondażach, które dawały nam 5 czy 4%. Mhm. Krok po kroku myślę, że odnowiliśmy tę kampanię dwoma ważnymi elementami. Po pierwsze, ruszamy w teren i ruszamy w Polskę. Robert już był na Śląsku, mówię o Robercie Biedroniu, był w Łowiczu teraz w województwie łódzkim w weekend. Dzisiaj sam jestem z panem kandydatem na prezydenta, z Robertem Biedroniem. Jedziemy do Modlina na konferencję prasową w sprawie lotniska i tam problemów tutaj na lotnisku pod Warszawą. Więc kroczek po kroczku, cały czas w Polsce i cały czas z ludźmi. Będziemy rozmawiali o sprawach dotyczących tego, jaką politykę społeczną w czasach epidemii stosować i co zrobić, żeby chociażby nie wdrażać takich drakońskich problemów, jak chce zafundować Prawo i Sprawiedliwość z urlopami, które mają być przymusowe. To za chwilę. O całej tarczy 4.0 za chwilę porozmawiamy. Zaraz o tym, tak, bo to jest bardzo ważna kwestia, ale jeszcze o samej kampanii, panie przewodniczący. Ja zastanawiam się, czy takie spotykanie się w Modlinie, w Szczecinie, w Ciechocinku, w Warszawie, gdziekolwiek wystarczy. Czy to jednak nie chodzi o to, że tutaj brakuje jakiejś idei i jakiegoś pomysłu? Czy to, ale pomysł to nie jest. To też przedstawi... Jaki to jest pomysł? Też pokazaliśmy, że jest trochę inny pomysł na kampanię. My w tej pierwszej części, czyli w tej koronawirusowej, stawialiśmy na budowanie takiego wizerunku, który będzie pokazywał, jak bardzo lewica ma pomysł na nowoczesny rozwój państwa za 5 lat.
weszliśmy w fazę koronawirusa, więc trochę to myślenie, co będzie za 5 lat, ludzi już nie interesowało. No, ludzi interesuje, co będzie za chwilę, czyli co będzie za tydzień, 2 tygodnie, miesiąc. I Robert Biedroń przedstawił 2 ważne elementy. Jeden, czyli Polskę po koronawirusie, czyli w tej polityce gospodarczej, coś, co się ma odbywać za 2-3 miesiące. I drugi, jak wyjść z zamrożenia gospodarki z terminami, z datami. I to jest dzisiaj plan, o którym będziemy opowiadali, czyli ta idea myślenia o takim nowoczesnym państwie, dobrze zarządzanym i bezpiecznym. Więc jestem przekonany, że w tej kampanii wyborczej ten restart z nową szefową sztabu, współszefową Agnieszką Dziemianowicz-Bąk zanotowaliśmy pozytywny. I teraz krok po kroku będziemy po prostu te rzeczy wszystkie prezentowali. Zresztą wczoraj zaprezentowaliśmy jeden z filarów tego, czyli wolne media. Myślenie też o państwie, które pomimo koronawirusa nie wykorzystuje sytuacji, chociażby z protestami społecznymi, żeby ludzie nie mogli wyjść na ulicę, żeby nie mogli powiedzieć coś, co im się nie podoba, bo dzisiaj w dużej mierze no, niestety państwo próbuje zamknąć nas ze swoimi emocjami, mówiąc nie wolno wam protestować, wychodzić. Skoro dzisiaj minister Szumowski zapowiada, że maseczki można już zamknąć w domach, to może się okazać też, że ludzie będą wykorzystywać tę sytuację, wyjdą protestować, bo przecież ale nie sytuacja musieli na to czekać, oni już protestują. Panie Przewodniczący, protestują z różnych przyczyn. Mieliśmy protest przedsiębiorców w ubiegłym tygodniu, mieliśmy protest, zresztą Robert Biedroń, wiem też tam byłem, teraz każdy kandydat chce się pod trójkę podłączyć. To zorganizowaliśmy, panie redaktorze. No dobrze, ważne, no tak, tylko... To nie jest tak, że my chcieliśmy się podłączyć, tylko ogłosiliśmy, zrobiliśmy, pokazaliśmy, że ludzie, którzy wspierają Biedronia, też są za wolnymi mediami. Okej, i jak pan ocenia zachowanie policji przed budynkiem Polskiego Radia? Chcę panią zaskoczyć, że nie oceniam policji. Mhm. Oceniam szefa policji. Mhm. Mówię generalnie o ministrze, bo nie chcę odnosić się do komendanta głównego policji. Mówi pan skądś o Mariuszu Kamińskim. Policja... Tak, skądś dostała policja nakaz, żeby zachowywać się tak, a nie inaczej, żeby legitymować, spisywać, wypisywać mandaty i ostro reagować. No, panie przewodniczący, przepraszam, wejdę w słowo, zaraz będzie pan kontynuował, tylko tak gwoli wyjaśnienia. W piątek minister Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, był moim gościem i on powiedział, pytany przeze mnie właśnie o zachowania policji i o to, dlaczego Mariusz Kamiński według niektórych ręcznie policją steruje, powiedział, że bzdura, że Mariusz Kamiński nie ma z tym nic wspólnego, że podczas konkretnych demonstracji czy protestów decyzję podejmuje dowódca, ten, który jest na miejscu. Więc proszę, że tak powiem, nie obciążać się tymi sprawami Mariusza Kamińskiego, co apelował Michał Wójcik. Gdyby to była prawda, to nie byłoby takiej sytuacji jak chociażby we Wrocławiu, gdzie duża część funkcjonariuszy poszła po prostu zwyczajnie na urlop, bo nie chciała brać udziału w manifestacjach, w których ma wykorzystywać swoje uprawnienia, czy do używania środków przymusu bezpośredniego, czy inne dotyczące chociażby spisywania ludzi mandatów, dlatego że oni protestują, bo im się nie podoba to, że ktoś zamyka rozgłośnie, wyrzuca dziennikarzy, doprowadza do sytuacji z drugiej strony, że przedsiębiorcy nie mają środków do życia, że nie pomaga pracownikom. Jestem za tym, żeby w Polsce każdy miał wolne prawo do protestu i Lewica wczoraj taki plan ogłosiła, Robert Biedroń jest jego autorem i to jest jeden z elementów też kampanii wyborczej, ale sama policja nie jest sobie winna. No trudno winić funkcjonariusza, któremu Kamiński coś każe. I rzeczywiście, panie na którym może mówić, że pan minister Wójcik powiedział, że to tak nie jest, że to generalnie jest super, no ale my w PiS-ie się przyzwyczailiśmy, że oni mówią wiele, tylko robią za biurkami co innego, co generalnie później okazuje się w różnych dokumentach, wychodzi w różnych zarządzeniach. No prawda jest zgoła inna niż nam się opowiada. No dobrze, panie pośle, ale sądzi pan w takim razie, czy powie pan wprost, że Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje policję do celów politycznych? Nie, ja nie będę szukał tego, że policja dzisiaj jest wykorzystywana do celów politycznych, tylko jest wykorzystywana do tego, żebyśmy mieli ograniczenia, które można wyciągać wnioski, są koronawirusa, do protestowania. My jesteśmy przeciwko temu. I jeżeli będziemy widzieli, że są jakiekolwiek rozkazy, są jakiekolwiek dokumenty świadczące o tym, że policja ma dzisiaj być policją polityczną, to będziemy o tym głośno mówili i wtedy będziemy domagali się ustąpienia ministra Kamińskiego. Zresztą jak inaczej nazwać to, co dzieje się w tej chwili, panie pośle? Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość dopuszcza do sytuacji, w której jest możliwość takiego wyciągnięcia wniosków, że policja reaguje, ale nie reaguje sama w sobie. Reaguje dlatego, że ma poczucie, że ma przyzwolenie polityczne do tego. Ale ja nie chcę obrażać policjantów, podkreślam, nie chcę obrażać policjantów, bo to nie chodzi o to, żebyśmy dzisiaj powiedzieli policjantowi, nie wykonujesz swoich obowiązków. Nie. Jakiego masz szefa, takie wykonujesz obowiązki. A szef dzisiaj robi wszystko, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie traciło w sondażach, czyli żeby nie było protestów. Mhm. Dobrze, panie pośle, przechodzimy dalej do tego, czym zajmie się Sejm w tym tygodniu, a on zajmie się czwartą już wersją tarczy
antykryzysowej i oczywiście wiele wątpliwości, bo na razie oczywiście to są informacje nieoficjalne. Niemniej jednak no jest tam kilka propozycji, które budzą sprzeciw przede wszystkim związków zawodowych. Według Lewicy, która tę sprawą zajmuje się, jak rozumiem, dość wnikliwie, co jest najbardziej niebezpieczne? O, jest kilka elementów, bo pani wspomniała tylko o tych urlopach przymusowych. No, mamy odprawę emerytalną i tak dalej, ale dam panu szansę. No, to są, cały pakiet tego, co dotyczy ta ustawa, jest powiązany ściśle z tym, co Prawo i Sprawiedliwość robiło w tarczy drugiej i trzeciej. Bo nie jesteśmy u progu pierwszej tarczy, która demoluje w Polsce uprawnienia pracodawcy. My w Polsce ten kryzys wykorzystujemy do tego, żeby wprowadzać tak zwaną doktrynę szoku. To znaczy ułatwiamy zwolnienia, doprowadzamy do tego, że pracodawcy prawa są nieszanowane, że zdejmiemy odprawy emerytalne, że przez e-mail będziemy mogli zwalniać, że doprowadzimy do sytuacji, w której pracodawca będzie mógł powiedzieć, no nie mam dla ciebie etatu, to cię zwalniam bez odpowiedniego wynagrodzenia czy odprawy. Tak dzisiaj się traktuje pracodawcę i na to zgody nie może być. My pokazaliśmy dwa elementy, które od początku chcemy, żeby były włączone do tarczy antykryzysowej. Pierwszy to jest zwolnienie z opłat stałych, czynszów gazu, prądu czy innych leasingów czy kredytów osób, które mają działalność gospodarczą pod jednym warunkiem, że jeżeli zostaną zwolnione, to nikogo nie będą mogły zwolnić. Prawo i Sprawiedliwość w tej konkretnej sprawie milczy. Zwolnienia tak, ale zwolnienia z płatności jeszcze tam rozważa, ale żeby nie zwalniać pracowników, nie. I drugie, to jest świadczenie kryzysowe. To znaczy, jeżeli ktoś traci pracę, a tacy ludzie są w Polsce w kwietniu i w maju, to jest ponad 1 000 000 ludzi, którzy straciło pracę, to każdy powinien otrzymywać świadczenie kryzysowe w wysokości 2600 zł, czyli świadczenie dające poczucie, że dopóki nie znajdziesz pracy, jakoś przeżyjesz. Podkreślam jakoś, bo 2600 zł to też nie jest góra pieniędzy. Ale dla kogoś, kto z dnia na dzień stracił pracę, a tak jest w branży chociażby restauracyjnej, eventowej, turystycznej, to ktoś coś dostanie. Prawo i Sprawiedliwość milczy. Ja tego nie rozumiem, bo mówi się, że Prawo i Sprawiedliwość często programy socjalne rozdawało po to, żeby dawać poczucie, że Polak stabilnie będzie żył, a w czasie kryzysu to w Polsce już Prawo i Sprawiedliwość o tym zapomniało. Panie pośle, mamy kolejny zapis w tej tarczy 4.0, czyli zmniejszenie po raz kolejny odpraw, które ewentualnie pracodawcy mają wypłacać swoim pracownikom. Do tej pory nie mogła ona przekraczać 15-krotności wynagrodzenia minimalnego, co dawało tam w okolicach 40 000 zł. Tymczasem PiS proponuje, żeby te odprawy zmniejszyć ponownie. Ponownie i to nie jest koniec, dlatego może się okazać, że Prawo i Sprawiedliwość będzie sięgało również do kieszeni tych, którzy przechodzą na emeryturę. No jeżeli ktoś ma dostać odprawę za 30-40 lat pracy, a tak przecież w Polsce pracownicy odchodzą na emeryturę i obetnie mu się tą możliwość dostania tych środków finansowych, które de facto zabezpieczać, bo mają na następne 5, 10, 15 lat. Bo oczywiście z jednej strony jest emerytura, ale z drugiej ktoś sobie odłoży pieniądze na koncie i jest w stanie też mieć jakąś poduszkę finansową. To jest po prostu złodziejstwo. Prawo i Sprawiedliwość chce tymi tarczami okraść emerytów i nigdy na to zgody Lewicy nie będzie. No dobrze, waszej zgody nie będzie, tylko pytanie, co w zamian? No bo ja rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość działa w sytuacji nadzwyczajnej, kryzysowej, bardzo trudnej. Nie. Też musi myśleć o perspektywie finansowej. No jak nie, panie pośle? No, gdyby pan był na ich miejscu i rządził, no to też musiałby pan o oszczędnościach myśleć. Bo łatwo zawsze opozycji mówić. Gdzie? Nie. No, są oszczędności w programach inwestycyjnych, które nie powinny w Polsce być realizowane. Na przykład powinniśmy zrezygnować z zakupu F-35. To jest kilkanaście miliardów złotych tylko w pierwszych transzach, które będziemy przeznaczali. I my uważamy, że środki finansowe, które dedykujemy dzisiaj na zbrojenia, nie powinny być realizowane w tym trudnym czasie. Mhm. A nie odbierać emerytom i rencistom i odprawy im zabierać. Druga rzecz. Bo ja nie chcę tylko skupiać się na jednej. Lewica pokazała wariantowość tych elementów. Powinniśmy zrezygnować na przykład z budowy centralnego portu komunikacyjnego. To jest inwestycja, która będzie kosztowała 20-30 miliardów w perspektywie lat oczywiście. Ale tam dużo ludzi zatrudnienie ma, panie pośle. No tak, ale swoich. Oni no właśnie. Swoich dla swoich pracują, no tak. No to jak mamy inwestować w CPK, a obok jest Okęcie i Modlin, no dzisiaj tam jedziemy z Biedroniem, jeszcze raz to podkreślam, i to Okęcie, i tak mam teraz będzie miało mniejszą przepustowość, bo przecież pani redaktor zdaje sobie sprawę, że będziemy mieli sytuację, w której ludzi nie będzie tyle latało za granicę, no bo i stres, i obawy, a i loty jeszcze nie są wznowione. I jeżeli mamy teraz budować CPK na 10 lat, to jest mądre? Nie, rząd woli dawać pieniądze swoim, a nie doprowadzić do sytuacji, w której oszczędza się najbiedniejszych. Nie może być tak, że na kryzysie biedny się będzie jeszcze bardziej biedny, a bogaty się będzie bogacił. No dobrze, a ta ostatnia bardzo kontrowersyjna propozycja, o której wspominaliśmy na początku, czyli te przymusowe urlopy na 30 dni, które pracodawca ma prawo narzucić na pracownikowi, to co? To dobry pomysł czy niedobry?
Nie, no pani pyta lewicowca z serca, z duszy i z rozumu. Mhm. I jak mam poczucie, czy jest w Polsce dzisiaj miejsce na to, żeby kogoś na 30 dni wysyłać na urlop przymusowy? Odpowiadam nie, tylko że tam są jeszcze kruszki prawne, bo można go wysłać na 30 dni na urlop, później przewrócić do pracy na tydzień i znowu go wysłać. No to znaczy, że możemy tak naprawdę dyrygować albo sterować takimi elementami jak praca kogoś pod warunkiem, żebyśmy mu jeszcze płacili, ale płacić mu też nie będziemy. Więc co ten urlop ma zrobić? Tak naprawdę zabezpieczyć, żeby pracodawca, jak weźmie sobie jakieś pieniądze od państwa, na przykład starczy dotyczące dofinansowania, to później nie musiał się wykazywać, że kogoś zwalnia. Jak ten okres przymusowy 2 lat minie, no to go zwolnimy i wszystko jest pozamiatane. To jest nieuczciwe w stosunku do ludzi, którzy mają za swoją pracę nie dostawać pieniędzy, bo jeżeli ktoś im funduje postojowe, to im za to płaci. Jeżeli nie płaci, to niech im powie, że nie będą pracowali, ale firma wtedy nie będzie korzystała z usług, które daje państwo dodatkowo. Kwestia ostatnia. Czy sądzi pan, kwestia ostatnia dotycząca tarczy antykryzysowej, że te dotychczasowe 1.0, 2.0, 3.0, czy te tarcze działają? Bo wprowadzamy 4.0, znowu mówimy o konkretnych kolejnych rozwiązaniach, propozycjach, tylko pytanie, co z tymi pozostałymi? Czy to nie jest takie trochę mnożenie legislacji dla samej zasady? Nie mam wątpliwości, że tarcze w niektórych miejscach działają. Mhm. Pomagają jakiejś grupie ludzi, która dostała część postojowego. Pomagają ludziom, którzy muszą się dziećmi w szkołach, dziećmi w domach opiekować, co nie poszły do szkoły. Mamy jakieś świadczenia, które dają szansę, że ktoś dostanie dodatkowe 2000, jak na przykład nie pracowała jego firma. Nie twierdzę, że nie. Ale pomoc, którą trzeba zafundować w ramach tej całej kryzysu pandemicznego, wszystkiego tego lockdownu, który mieliśmy, to jest zdecydowanie za mało. My na początku, kiedy pierwszą tarczę Mateusz Morawiecki przedstawiał, powiedzieliśmy, że w Polsce potrzeba 2,5 razy większą taką tarczę. Czyli mówiliśmy o 500 miliardach złotych. Premier mówił, że nie ma na to pieniędzy. Dzisiaj sam tak mu zapowiada. Tyle, że straciliśmy 2 miesiące. 2 miesiące czasu. Ludzie zamiast pracę mieć świadomość, że utrzymają, dzisiaj są zwalniani, a rząd inwestuje, mówiąc, będziemy dawali w poszczególne branże. To pytam się, co zrobiliście dla branż, które dzisiaj są całkowicie zamknięte? Na przykład dla branży turystycznej. A jaki macie pomysł dla branży eventowej? Przecież tam się nic nie dzieje. Wczoraj czytałem, zresztą Państwa Gazeta też o tym pisała, o problemach w branży logistycznej. Polska liderem w Europie była do końca lutego. Najwięcej wysyłaliśmy transportu, jeśli chodzi o tiry po Europie. Dzisiaj ci ludzie tracą pracę. Stawki tam lecą na łeb na szyję, na przykład o 50% w ciągu 2 tygodni. Ludzie przestają mieć za co spłacać kredyty, nie mają za co żyć. A rząd mówi, no ale oni sobie jakoś poradzą, bo są duzi. No to ja się pytam, jak są tacy duzi, to chyba rząd powinien utrzymać tą branżę, żeby była dalej liderem w Europie. Nie czuję tego, że dzisiaj rząd myśli o wszystkich. Myśli o najbogatszych pracodawcach, a nie myśli o pracownikach i tych małych i średnich przedsiębiorcach. Teraz wracamy do kampanii, panie przewodniczący, tej już takiej sensu stricto. Mamy dzisiaj wywiad z Rafałem Trzaskowskim, który zapowiada, że Platforma Obywatelska ma sondaże świadczące o tym, że jeżeli dojdzie do drugiej tury, to jest szansa na to, żeby z Andrzejem Dudą wygrać. Czy w związku z tym państwo, gdyby do tej drugiej tury nie weszli, udzieliliby poparcia Rafałowi Trzaskowskiemu na przykład, albo jakiemukolwiek innemu kandydatowi opozycyjnemu po to, żeby właśnie z obecną głową państwa wygrał? Zadaniem opozycji jest z sobą rozmawiać i współpracować. Mhm. Dlatego między innymi Lewica zaproponowała okrągły stół, w którym usiedliśmy zapraszając i PiS z jednej strony i z drugiej strony partie opozycyjne. Wszyscy przyszli, wszyscy się spróbowali dogadać. Z tego wyszła data 28 czerwca, o której też miałem okazję mówić. Jedna rzecz się okazała, że można to zrobić. Dlatego jak będzie druga tura wyborów prezydenckich, to nie mam wątpliwości, że powinniśmy jako opozycja usiąść do wspólnego stołu i powiedzieć, mamy szansę pokonać Andrzeja Dudę, spróbujmy go pokonać. Dzisiaj odsunięcie PiS-u od władzy w jakiejś trząsce, bo to przecież jest jakaś trząska władzy. No, ważna, bo też może się okazać, że nie będzie proces legislacyjny tak szybko przyspieszany. Mówię o Pałacu Prezydenckim i podpisach pod ustawami. Jest ważna i powinniśmy zrobić wszystko, żeby Andrzej Duda opuścił swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania, czyli Pałac Prezydencki. Zresztą, jak widzę sondaże, to zaczął się zły trend dla Andrzeja Dudy. Kroczek po kroczku, dzień po dniu, sondaż po sondażu, 2-3% mniej, to jak nic przypomina Bronisława Komorowskiego. Wielkie szczęście, wielkie emocje, wszyscy mówili wygramy. A jak już sondaże pokazują, że w pierwszej turze będzie 39%, a przed chwilą było 53%, to podkreślam, to jest 14% różnicy. 14%. Więc pyta mnie pani o tą kampanię. Ja wierzę, że Andrzej Duda jest do pokonania i bez względu kto to zrobi, ja wierzę, że Robert Biedroń, to i tak opozycja wygra. Czyli wspólny kandydat opozycji w drugiej turze. Tak to mogę nazwać hasłowo. No, ja jestem przekonany, że powinien być w drugiej turze wspólny kandydat opozycji, bo zwycięstwo nad Andrzejem Dudą daje Polsce oddech.
wrócimy do państwa demokratycznego, w którym jesteśmy w stanie utrzymać w ryzach władzę PiSu. Ale wydaje się, panie przewodniczący, że z tych ostatnich 5 lat swojego funkcjonowania w roli głowy państwa Andrzej Duda jest bardzo zadowolony. Wczoraj te 5 lat minęło, wczoraj była taka symboliczna rocznica 5-lecia sprawowania władzy przez niego i on wydaje się nie ma sobie nic do zarzucenia zupełnie. Prezydent Andrzej Duda jest zadowolony z swoich 5 lat, ale Polacy nie są zadowoleni z tych 5 lat prezydentury Andrzeja Dudy. Oczywiście można być patetycznym i popadać w samozachwyt, mówić, że jestem wspaniałym prezydentem, ale czy jest wspaniałym prezydentem, Polacy potrafią ocenić. Ja przypomnę od pierwszej decyzji prezydenta. Ułaskawienie swoich kolegów. Bez wyroku, który jeszcze jest w ostatniej instancji, dał szansę sprawowania najważniejszych urzędów panu Kamińskiemu. Później ustawy sprawiedliwościowe. Proszę bardzo. Prezydent mówił, że nie podda się, że nawet je zawetuje. Później te same ustawy, Sejm, szybka ścieżka legislacyjna, zdeptanie po drodze Trybunału Konstytucyjnego, również rękami pana prezydenta i pani premier Szydło. Następne kroki. Mówił pan prezydent, że jest za wolnymi mediami, za mediami, które będą pluralistyczne. No to niech państwo sobie włączą telewizję publiczną. Ostatnio do prezesury, do zarządu powrócił TVP Jacek Kurski, który miał na wniosek prezydenta zostać wyrzucony. No Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich tygodniach spoliczkowało Andrzeja Dudę Jarosławem Jackiem Kurskim, więc jeżeli ktoś mnie pyta, czy dzisiaj Andrzej Duda może być dumny z swoich 5 lat, to niech po prostu podsumuje sobie te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, wypisze sobie na kartce i zobaczy, jaka to była prezydentura. A coś dobrego udało się Andrzejowi Dudzie zrobić? Z perspektywy tego, że nie zawsze ośmieszał Polskę. Nie zawsze ośmieszał Polskę. A kiedy nie ośmieszał, pana zdaniem? To są uroczystości, miał wystąpienia różne. Ale naprawdę uznajemy to za osiągnięcie, panie przewodniczący? Ja tak szczerze pytam, no na pewno coś się Andrzejowi Dudzie udało według lewicy. No, ja jestem ironiczny, no podpisał kilka ustaw, no będę go chwalił za to, że podpisał ustawę 500+. No to no dobrze, że podpisał i bardzo dobrze, że trudno, żeby prezydent, który mówi, że chce być blisko ludzi, nie podpisał. Dobrze, że podpisał ustawę, która obniżyła wiek emerytalny. Z powrotem do tego czasu sprzed 2012 roku. No to ja jestem zadowolony z takich ustaw, które były stworzone prospołeczne i dobrze prezydent je podpisywał. Ale nie na szali położenie tych ustaw, które podpisał prezydent, z tym, jak bardzo był zaangażowany w politycznie wspieranie obozu swojego, z którego się wywodzi, no to jest smutne. Mhm. Idziemy dalej, jeżeli chodzi o deklarację Rafała Trzaskowskiego. On zapowiada coś takiego jak odpartyjnienie państwa, które chciałby zacząć od ponownego rozdziału funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Czy rozdział tych funkcji powinien nastąpić według lewicy? Ja oczywiście, panie rektor, już odpowiadam na to pytanie zaraz bardzo konkretnie. Chciałem tylko powiedzieć, że tak, bo Rafał Trzaskowski to nie jest nie polityk. Wybrany na prezydenta z list Platformy Obywatelskiej, prezydenta Warszawy, wcześniej minister w rządach Platformy Obywatelskiej, jeszcze wcześniej eurodeputowany z list Platformy Obywatelskiej. Więc jak ktoś mówi, że chce odpartyjnić państwo, będąc 20 lat politykiem jednej partii, to naprawdę uśmiecham się z tego powodu, bo ja rozumiem, że chce doprowadzić do rozdziału funkcji, i tu mówię poważnie, prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Lewica taką ustawę też ma, złożyliśmy taki projekt, powiedzieliśmy jasno, te funkcje nie powinny być połączone, bo one doprowadzają do sytuacji, w której prokurator generalny może politycznie, bo przecież to jest polityk, wpływać na swoich podwładnych, którzy później postępowania układają pod polityczne zamówienie partii. I to jest dobra ustawa, o niej też mówiliśmy, ale nie mówmy, że Rafał Trzaskowski nie jest politykiem, no nie. Dobrze. Sprawa kolejna. Jest taka zapowiedź, że prezydent opozycyjny będzie oznaczał, że wszyscy ci, którzy łamią prawo, nie pozostaną bezkarni. Takie słowa dokładnie zostały użyte, czyli rozumiem, że jest to zapowiedź wyciągania konsekwencji wobec polityków Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do tego, co uczynili, nie wiem, czy z Trybunałem Konstytucyjnym, czy z Sądem Najwyższym, czy z wieloma innymi historiami związanymi z wyborami prezydenckimi 10 maja. Pan uważa rzeczywiście, że nie można tym razem byłoby oddzielić grubą kreską tego, co się wydarzyło, tylko trzeba te konsekwencje będzie wyciągać? Nie. No na pewno. Nie ma takiej opcji. Jak Platforma będzie chciała po raz kolejny sięgać do grubej kreski, to lewicy zgody na to nie będzie. Ja przypominam, że Platforma już raz zawiodła i nie mówię tego złośliwie, bo dzisiaj chcę z Platformą współpracować i z PSL. Ale właśnie Trzaskowski, mam wrażenie, zapowiada zupełnie coś odwrotnego od grubej kreski, czyli rozliczenia.
Dlatego jestem przekonany, że nie może być zapomnienia o tym, co dzisiaj się działo w wielu resortach. Ja przypominam, że raz Zbigniew Ziobro już został uratowany, bo nie miał Trybunału Stanu za to, co działo się... Z polityków Platformy Obywatelskiej zresztą. Tak, oczywiście, że tak. Więc jeżeli mnie pyta pani, czy to jest droga dobra, to znaczy mówiąca o tym, czy powinniśmy rozliczać za to, co się działo w mediach publicznych, w wojsku, jak wyglądał nadzór nad służbami, tak powinniśmy rozliczać. Czy powinniśmy rozliczać za śledztwa polityczne? Tak powinniśmy rozliczać. Czy powinniśmy rozliczać za łamanie i niedrukowanie chociażby wyroków Trybunału Konstytucyjnego? Tak powinniśmy za to rozliczać. Wszystko to mieści się w granicach rozsądku i jest do tego Trybunał Stanu, który można wykorzystać. Ale nie zrobi w tej sprawie nic prezydent, jeżeli nie wygramy wyborów parlamentarnych. To znaczy, żeby rozliczyć polityków władzy, trzeba wygrać wybory parlamentarne. Prezydent może być strażnikiem konstytucji. Do tego ma stworzone możliwości, bo może wotować na przykład ustawy. No dobrze, ale zgadza się pan, panie przewodniczący, z opinią, że prezydent opozycyjny to jest już początek końca Prawa i Sprawiedliwości? U władzy, o tym mówię oczywiście, nie o partii jako takiej. Ja przypominam, że do następnych wyborów parlamentarnych, jeżeli by były w terminie, by oczywiście, to mamy 3 lata. 3 lata to jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że mamy kryzys gospodarczy przed nami, biorąc pod uwagę, że będziemy mieli bardzo różnego rodzaju emocje. Proszę pamiętać, że Prawo i Sprawiedliwość może wtedy zwalać całą winę na prezydenta, który będzie mówiło, że im przeszkadza, że oni nie mogą pomagać ludziom, że to wszystko jest wina opozycji, która się tutaj zmówiła. Nie, ja nie przekreślam żadnego scenariusza, nawet przyspieszonych wyborów, że mogą się odbyć, ale jestem przekonany, Jarosław Kaczyński, nauczony doświadczeniem z 2007 roku, nie będzie chciał iść na szybkie wybory, szczególnie, że ma bezwzględną większość w Sejmie. No ale dość chybotliwą, powiedziałabym, jeżeli chodzi o tę większość w Sejmie. Wiadomo, że to wszystko wisi na włosku. Ale mam pewną, mam tylko jedną wątpliwość, że myślę, że porażka w tych wyborach mogłaby scementować bardziej ten obóz, bo wiedzieli, że porażka w wyborach parlamentarnych to jest porażka ich życia. Bo historia im nie odpuści tego, co robili. Czy Lewica dostała już odpowiedź od premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie finansowania Kościoła i innych związków wyznaniowych w Polsce? No, oczywiście, że nie. Mhm. Premier odpowiada tylko wtedy, kiedy jest mu to na rękę. Bo rozumiem, że pytania zostały w tej sprawie wysłane w marcu, mamy koniec maja i nadal cisza. Tak, znaczy premier odpowiada czasami bardzo patetycznie, wskazując na przykład niektóre związki wyznaniowe, które dostały jakieś dotacje, ale o całości takiego rozliczenia nie ma mowy. My zresztą złożyliśmy też prośbę do prezesa Rady Ministrów, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu była informacja ministra sprawiedliwości o działaniach w sprawie też pedofilii podejmowanych w różnych miejscach, bo chcielibyśmy wiedzieć, czy nie jest tak, że przez 5 lat pan minister Ziobro zapowiadał bezwzględną walkę z pedofilami, a okazuje się, że dzisiaj różne filmy pokazują, że tej walki nie było do końca. Więc chciałbym wiedzieć, jakie są działania prokuratury w tej sprawie i wierzę, że premier i minister nie będą się tutaj wahali odpowiedzieć, jak rzeczywiście jest. PiS i prokuratura chronią Kościół? Mam wrażenie, że nie tylko... Ale nie pytam tylko o pedofilię, żeby była jasność. Nie pytam tylko o kwestię pedofilii, ale pytam w ogóle właśnie, jeżeli chodzi o finansowanie, jeżeli chodzi o niejasne posiadanie działek, fundusz kościelny i tak dalej. Można by było mnożyć tych przykładów. Związki Kościoła jako instytucji z Prawem i Sprawiedliwością są największe ze wszystkich partii. To widać, słychać i czuć. I Prawo i Sprawiedliwość zależy mu na tym, żeby nie wszystko, co powinno być jawne, było jawne. Bo opodatkowanie Kościoła, o którym mówi Lewica, powinno dawać takie poczucie, że jesteśmy w Polsce sprawiedliwi. Jeżeli podatki płaci malarz, kucharz czy dentysta, to takie same podatki powinien płacić ksiądz i nie rozumiem, dlaczego ma być jakiś fundusz kościelny, który ma pomagać chociażby w płaceniu alimentów przez księży, którzy mają dziecko na boku. No to dla mnie jako człowieka, który jest wierzący, chodzi do kościoła, to jest jakaś aberracja, do kwadratu. Jeżeli ksiądz zdecydował się mieć dziecko, to niech mu państwo nie pomaga, to niech płaci za niego kuria te alimenty i tyle. No dobrze, pan uśmiechał się, kiedy ja pytałam o tę inicjatywę i deklarację Rafała Trzaskowskiego od partyjnienia państwa, a ja teraz, szczerze mówiąc, uśmiecham się trochę, kiedy słyszę pana oburzenie na traktowanie kościoła, bo nie przypominam sobie, że kiedy Lewica była u władzy, to te wszystkie sprawy zostały załatwione. Mało tego, uważam, że wszystkie rządy tak naprawdę przybijały piątkę kościołowi, no. Tak to nazwę. No nie zostały załatwione, ale ma pani rację. Ja biję się w piersi i tutaj w pani na antenie również, że nie zawsze Lewica stawała na wysokości zadania, ale przypominam, że rządziliśmy 15 lat temu, więc to też warto, żeby to wybrzmiało. Dzisiaj pani mnie pyta, gdyby jako szef klubu parlamentarnego namawiał moich kolegów do złożenia takich ustaw i prowadzenia takiej polityki, tak.
Po pierwsze rozdział państwa od kościoła, po drugie opodatkowanie kościoła, kasy fiskalne dla księży, religia w sakach katechetycznych. To jest coś, co jest w standardzie dzisiaj nowoczesnej lewicy i każdą z takich ustaw z przyjemnością bym podpisał. No dobrze, już na koniec, panie przewodniczący, jak pan sądzi, dlaczego do tej pory jeszcze oficjalnie nie znamy terminu wyborów prezydenckich? Dlaczego marszałek Elżbieta Witek zwleka z tym tak mocno? Proszę poprawić mnie, bo mogę się mylić, ale wydaje mi się, że wczoraj był ten ostatni dzień, w którym pani marszałek miała ogłosić. Właśnie ten... nie. Nie, to tak nie dzieje. Nie. Źle policzyłam. Nie, nie, pani dobrze policzyła, tylko nie wiem, czy pani rektor wie, bo to jest trochę taka tajemnica policzna, ale u pani to też mogę zdradzić w programie. Mhm. Pani marszałek musi to zrobić w momencie, kiedy będzie opublikowana decyzja Państwowej Komisji Wyborczej. I problem polega na tym, że tą decyzję publikuje premier. I premier jej nie opublikował. Dlaczego? Dlatego, żeby wydłużyć termin pani marszałek. I to jest właśnie ta ciemna strona PiSu, o której przy okrągłym stole mówiliśmy. Chcecie się dogadywać, to grajcie fair. Jeżeli opowiadacie, że jesteście w stanie z nami współpracować, to nie róbcie fałszywych ruchów. Miało być ogłoszenie, miało być 28 czerwca. Ja jestem przekonany, że ten tydzień może to wiele wyjaśnić, bo ten okrągły stół w naszym tygodniu jest ostatnim elementem, który teraz realizujemy, posiedzenie Sejmu i Senatu w tym tygodniu. Wierzę, że PiS nie oszuka w tej sprawie, ale jeżeli oszuka, no to czym się będzie różnił PiS sprzed roku, dwóch czy trzech? Za każdym razem oszukiwał, więc będziemy w tej samej bańce. No dobrze, panie przewodniczący, ale myślę, że wielu naszych widzów może już mieć lekki kołowrotek, jeżeli chodzi o te terminy i te związki przyczynowo-skutkowe. Co, dlaczego, w jakim celu, proszę rozjaśnić nam tę sytuację, pan premier chciałby mieć możliwość i wykorzystuje ją wydłużenia tego czasu, pani marszałek, na podanie terminu wyborów. To chodzi o to, żeby po prostu Trzaskowski, nazwijmy rzeczy po imieniu, miał jak najmniej czasu na zebranie podpisów? Nie. A o co? Myślę, chodzi o to, żebyśmy w Senacie szybko tą ustawę przeprocedowali, żeby szybko ona wróciła do Sejmu i żebyśmy tą ustawę szybko w Sejmie przegłosowali. Na spotkaniach okrągłego stołu padały jasne deklaracje. Będzie około 30 dni na kampanię. Będziemy mieli wybory 28 czerwca. Przeprowadźcie ustawę przez Senat, wróci niech ona do Sejmu. Tutaj zajmijmy się poprawkami. I Lewica taki pakiet poprawek złożyła. I mamy takie przeciąganie sznura między premierem a Senatem? Mamy przeciąganie sznura pomiędzy opozycją i koalicją. Bo trochę jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość boi się, że opozycja oszuka w Senacie. Ale jestem przekonany, że opozycja nie chce nic wydłużać. Opozycja chce przeprowadzić wybory. I myślę, że dotrzyma wszystkich ustaleń, które były na okrągłym stole. Powinny być wybory w Polsce jak najszybciej, bo nie powinniśmy doprowadzić do sytuacji, w której będzie jeszcze większy galimatias. Już raz święto demokracji, jakim są wybory, PiS skompromitował. Opozycja nie powinna dołożyć żadnej cegiełki, żeby się drugi raz to wydarzyło. Krzysztof Gawkowski, szef klubu parlamentarnego Lewicy. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, za to spotkanie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. To był Ekspres Biedrzyckiej. My tu o politycznych meczach, ale nie tylko polityczne mecze w Polsce, bo wraca sport, bardzo, bardzo na to czekamy, bardzo się z tego cieszymy. Ja szczególnie jako kibic piłki nożnej, choć szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o polską ligę, to zasłonę milczenia może spuszczę i oddam głos Przemkowi Ofiarze, może będzie więcej ciepłych rzeczy wobec polskiej ligi miał do powiedzenia. Przenosimy się na ulicę Jubilerską, tam czeka już na państwa Przemek Ofiara, szef działu sportu dziennika Super Express. Dzień dobry Przemku, po weekendzie. Cześć. Witam cię, cieszę się, że cię widzę. Pierwszy mecz w Polsce po przerwie, już jutro. Tak. Wróciło. Ja pamiętam, jak zaczynał się Super Raport, to z takim rozrzewnieniem mówiliśmy o piłce, ale też o polskiej piłce i tak pamiętam, wspomniałem wtedy, że nawet taki mecz dwóch najsłabszych drużyn Ekstraklasy wtedy by wszedł doskonale. No i minęło dwa miesiące od zatrzymania, od ponad dwa miesiące od zatrzymania naszych rozgrywek ligowych i wraca polska piłka. Jeszcze nie polska liga, bo polska liga wróci przecież dopiero w piątek, pod koniec tygodnia, ale jutro mecz Pucharu Polski, Miedź Legnica kontra Legia Warszawa, czyli wielka gratka dla fanów, tak, dla fanów piłki nożnej. Od razu Legia Warszawa na pierwszy ogień na murawie. Co ciekawe, przed tym meczem przeprowadzono badania na koronawirusa u piłkarzy i Miedzi, i Legii Warszawa. Wszystkie wyniki na szczęście ujemne, więc można grać.
No to fajnie. Ja słyszałam, że podobno są jakieś pomysły, takie trochę chyba z Bundesligi zaczerpnięte, żeby twarze wydrukowane kibiców pojawiały się na stadionach, w poszczególnych fotelikach, żeby tak chociaż wirtualnie piłkarze mieli wsparcie. Duża akcja w internecie w tej sprawie. Są takie pomysły, chociaż różne opinie są na ten temat. Piłkarze twierdzą, że to im w ogóle nie pomaga. No i rzeczywiście, no bo dla piłkarzy najważniejszy jest ten ryk trybun, ten krzyk, ten doping, a nie jakieś tekturowe postacie wydrukowane i postawione na krzesełkach. No i dobrze, my tu o naszej ekstraklasie, a tymczasem w weekend wielki mecz w Bundeslidze i to rzeczywiście będzie gratka dla wszystkich fanów piłki nożnej. Bayern Monachium kontra Borussia Dortmund. Bardzo ważny mecz także w kontekście walki o mistrzostwo. Tak, Bayern Monachium w świetnej formie. To trzeba powiedzieć, po przerwie w ogóle zespół nie stracił na skuteczności. Przypomnę, tydzień temu Union Berlin pokonany 1-0 po golu Lewandowskiego i teraz Eintracht Frankfurt rozbity. To nie ma co się oszukiwać. 5-2 aż przez Bawarczyków. Również gol Roberta Lewandowskiego. Już 27. bramka Polaka. Mimo, że łatwo mu nie było. Łatwo mu nie było, bo dostał takiego mocnego kuksańca na początku meczu, chyba w 30 minucie. I odwdzięczył się z nawiązką. Z takim plastrem, tak. No ja nawet napisałem w tekście w Super Expressie, że tak kończy każdy, kto zdenerwuje Roberta Lewandowskiego. Dobrze. No, skończyło się 5-2 dla Bayernu. I jutro we wtorek Der Klassiker, bo tak Niemcy nazywają starcie Bayernu Monachium z Borussią Dortmund. Wielkie emocje, całe Niemcy czekają na ten mecz, ale nie tylko jutro? Niemcy. Czyli ja coś źle powiedziałam, tak, źle, tak. Bo ja powiedziałam o weekendzie. Bo tak miałam zapisane, Michał, uduszać. Jesteś, tak jak kibice, jesteś przyzwyczajona do tego, że rozgrywki ligowe odbywają się w weekend. Tak? Ale teraz to wszystko już mogło mi się pomieszać, więc możemy mi wybaczyć. Dobrze, więc podsumowując, jutro mecz Borussia Dortmund. Tak. Bayern Monachium, Der Klassiker, Robert Lewandowski kontra Erling Haaland, czyli tak reklamowane jest to spotkanie. Nasz super snajper, 32 lata, 27 goli w tym sezonie i Erling Haaland, który przebojem wdarł się do Bundesligi. Od początku pobytu w Borussii Dortmund, od stycznia strzela jak na zawołanie, już ma 10 goli w barwach Borussii Dortmund. I dalej chyba będzie strzelał. No, to jest chyba następca Roberta Lewandowskiego w Bundeslidze, jeżeli chodzi o tego najlepszego piłkarza. Przemek, ja to może umówmy się tak, że sobie, właśnie dlatego, że sobie ostrzysz zęby, między innymi ten mecz już jutro, to jutro się spotkamy, przygotujesz jakieś statystyki takie fajne dotyczących Borussii Dortmund i Bayernu Monachium. I dwa słowa Łukaszu Piszczku też proszę. Jako wierna fanka będę się upominać, bo jutro on też przecież wyskoczy na boisko. Tak. Łukasz Piszczek będzie. Oczywiście wielki szacunek, bo jest to piłkarz po przejściach, po wielu kontuzjach. Jest to piłkarz, który nigdy nie oszczędzał się na boisku. I trzeba powiedzieć, że zawsze ja go pamiętam jako zawodnika, który biegał od linii do linii, od linii zespołu rywala do linii własnej i cały czas był w ruchu, cały czas walczył. Przypomnijmy, że przecież zaczynał jako napastnik w Hercie Berlin. Tam trener Lucien Favre przekwalifikował go na prawego obrońcę, co było doskonałym strzałem. Dziś jest, trzeba to naprawdę oddać mu ogromny szacunek, bo rzadko to się zdarza, żeby Polak był kapitanem niemieckiej drużyny i Łukasz Piszczek jest kapitanem Borussii Dortmund, co jest wspaniałym osiągnięciem tak u schyłku kariery już Łukasza Piszczka, bo 35 lat, ostatnio przedłużył przecież kontrakt z Borussią Dortmund i jeszcze rok pogra w barwach tego niemieckiego zespołu. No, wielki szacunek, wielki piłkarz. Szkoda, że już reprezentacji Polski nie ma. No szkoda bardzo, szkoda, to jest prawda. Więc jutro, umawiamy się na jutro, jeszcze a propos meczu Borussia Bayern, a teraz jeszcze dwa słowa o zmienionym wizerunku Jana Bednarka. Tak, Jan Bednarek zmienił fryzurę. Można już chodzić do fryzjera, ale Jan Bednarek stwierdził, że nie będzie ryzykował i poprosił o pomoc swoją ukochaną, narzeczoną Julię. No, Julia ostrzygła go zero-jedynkowo, czyli na łyso. I teraz Jan Bednarek wygląda zupełnie inaczej od tego Jana Bednarka, którego znaliśmy wcześniej. Czy mu pasuje ta fryzura? To widzowie muszą ocenić sami, ale teraz wszyscy do fryzjera idą, wszyscy fryzury zmieniają, nawet ja jestem dzisiaj umówiony do fryzjera wreszcie po tych 3 miesiącach, czy tam 2 miesiącach przerwy. A może oni sobie żarty z nas robią, bo ja nie wierzę, żeby Jan Bednarek dał sobie zrobić coś takiego na głowie.
To jakaś prowokacja musi być, mówię ci. Możliwe, możliwe, okaże, ale... Że... Możliwe, oby tak było, oby to była prowokacja, bo Jan Bednarek bryluje, jeżeli są jakieś rankingi na najprzystojniejszych reprezentantów Polski, to on jest w czołówce. No, nie wiem, czy jako łysy zawodnik również byłby tak wysoko. Przemku, to też uważaj dzisiaj u tego fryzjera, dobra? Będę uważał, będę cały czas go pilnował. Trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki, widzimy się jutro. Będziemy weryfikować, jak poszło. Tak jest. Przemek Ofiara, szef działu Sport Super Expressu. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia jutro. A już za chwilę rozmowa, którą obiecałam Państwu na początku naszego spotkania, dotycząca interwencji policji, dotycząca wykorzystywania lub też nie funkcjonariuszy policji, tych wszystkich interwencji, z którymi mamy do czynienia, no, z jakąś zdwojoną siłą w ostatnim czasie. Przypomnę Państwu, zaczęło się od ubiegłego tygodnia, tak z przytupem się zaczęło podczas protestu przedsiębiorców. Tam wielu mówiło, że policja przekroczyła swoje kompetencje, że te środki, które zostały podjęte przez poszczególnych funkcjonariuszy, nie były adekwatne do zagrożenia. Podobnie w ubiegły weekend interwencja funkcjonariuszy przed budynkiem programu Trzeciego Polskiego Radia. Pytanie, co się dzieje? Czy dzieje się dobrze, czy może po prostu niektórzy zbyt mocno krytykują policję? Za chwilę Państwa gościem, tak jak obiecałam, były rzecznik Komendy Stołecznej Policji, były rzecznik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maciej Karczyński. On Państwu to wszystko ładnie rozłoży na czynniki pierwsze, także już za chwilę będziemy rozmawiać. Oczywiście. Pająk, nasz stały widz, pisze: Kamila, nie daj sobie włożyć kajdanek za brak maseczki. Spokojnie, u nas dystans odpowiedni, zgodnie z procedurami zachowany, wszystko jest pod kontrolą, także wszystko będzie dobrze. Dzień dobry, Maciej Karczyński, tak jak obiecałam, były rzecznik Komendy Stołecznej Policji w Warszawie i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kiedy ogląda pan te wszystkie interwencje przez ostatnie tygodnie, łapie się pan za głowę i zastanawia, dlaczego tak? To będzie bardzo trudna odpowiedź, ponieważ moje serce jest w dalszym ciągu po 25 latach w służbie niebieskie i tak patrząc na te wydarzenia, tak współczuję generalnie policji i oceniam je troszeczkę bardziej na chłodno, ponieważ na pewno patrząc na obrazek, tak, który wszyscy widzimy, czyli podjeżdżający radiowóz, łapiący kobietę, wciągający ją do środka, no nie da się tak naprawdę obronić wizualnie, ale jeżeli widzę później wywiad z tą kobietą w telewizji, która mówi, że ona nie ma dokumentów, ona nie chciała powiedzieć policji swoich danych, to widzę podstawę do tych działań. Może sposób faktycznie tutaj ktoś przesolił zupę i powinien dostać po głowie za to. Natomiast podstawę, jak najbardziej, którą prezentuje policja, rozumiem, bo pewnie będąc rzecznikiem w tej sytuacji, podobnie bym bronił racji stanu. Ja powtarzam jedną rzecz i tak proszę o zrozumienie państwa, że za poprzedniej władzy, za obecnej i tej następnej, która przyjdzie, bo kiedyś ona się zmieni,
Policja działała, działa i będzie działać w podobny sposób. Nie ma innej możliwości. Policja stoi na straży prawa i w sytuacjach, kiedy dochodzi do jego złamania, to jest słowo wykorzystywana, będzie trudnym słowem, ale jest używana. I teraz patrząc na to, co się dzieje w kraju, na trudną sytuację związaną z koronawirusem, na trudną sytuację polityczną. Przecież widzimy, że policja stoi pomiędzy człowiekiem, który kandyduje, ma kandydować na prezydenta, czyli jest tak naprawdę za chwilę chce być politykiem, a prawem. Kiedy wykorzystywani są przedsiębiorcy, którzy faktycznie w tej sytuacji no, spotkali się z czymś, co wszystkich nas dotknęło. Kiedy dotyka nas bieda, kiedy dotyka nas trudna rzeczywistość, ludzie przeważnie cierpią. No dobrze, tylko ja sobie wyobrażam, że policjant jest osobą, której ja jako obywatel mogę ufać. Pod tym względem, że ja wiem, że ona mi nie zrobi krzywdy, że nie wykorzysta swojej siły i no, tej przewagi nade mną w sposób, którego wykorzystywać nie musi. Widzieliśmy, co się działo podczas tego protestu przedsiębiorców i wielu, łącznie ze świetnie panu znanym Mariuszem Sokołowskim, z którym rozmawiałam w ubiegłym tygodniu. Pozdrawiamy Mariusza. Powiedział, że no to nie były środki adekwatne do zagrożenia. I czy znów tutaj nie pojawia się no taki kazus, jaki mieliśmy do czynienia w programie Trzecim Polskiego Radia, czyli tej niepotrzebnej nadgorliwości po prostu. To znaczy, ja powiem pani tak, ja będę tutaj stał bardziej merytorycznie. A to nie jest merytoryczny argument? Jest merytoryczny. Oglądał pan, co tam ale się ale to działo. Ja powiem taką rzecz. Tydzień temu, kiedy policja miała siły i środki, miała zarzut, że przerwany został kordon, że zbyt mało ich było, żeby zapobiec tym wydarzeniom, tej sytuacji. Teraz, kiedy policja zgromadziła większe siły i środki, żeby faktycznie prawdopodobnie nie wyszło to, nie wymknęło się to spod kontroli, no to jest zarzut w drugą stronę. Ja rozumiem media, żeby była jasność. Natomiast myślę, że ja i Mariusz Sokołowski, gdybyśmy byli dzisiaj rzecznikami, byśmy bardzo podobnie mówili jak policja. I ja dzisiaj patrzę z perspektywy mojego doświadczenia. Moje doświadczenie polegało na tym, że też byłem w momencie kiedyś sytuacji jako młody policjant z tarczą, wysłany, żeby stać na straży prawa pomiędzy dwoma zwaśnionymi grupami. I to były cudowne obrazki dla mediów, fantastyczne do oceny brutalności, bo zawsze się z tym spotykamy. Proszę zobaczyć, przypomnieć sobie w 2010 roku, kiedy Robert Biedroń został zatrzymany za brutalność policji. Może nie wszyscy tego to pamiętają. Może nie pamiętacie państwo w 2011, kiedy podczas Marszu Niepodległości również były użyte siły policji. To wszystko jakby się skupia na tym jednym elemencie. To jest gra polityczna. W mojej ocenie policjanta z wieloletnim doświadczeniem. Jeżeli dzisiaj kandydat, który chce być prezydentem, idzie i świadomie, przecież on wie doskonale, tak ja to oceniam, idzie i zaczyna się na ostatnim weekendzie w sobocie zabawa w kotka i myszkę, tak to było oceniane. No to ta policja, proszę zobaczyć, ta policja nie używa pałek. Ta no, policja, tego brakowało, no, ale no, widzi pani, tylko że ja patrząc z perspektywy czasu, właśnie podziwiam za to policję, że trzyma pewien fason, mimo że jest krytykowana i będzie, bo ja uważam, że najgorsze... Proszę bardzo, widzieliśmy jakąś inną policję, bo ja uważam, że ona kompletnie nie trzymała fasonu. To jest pani ocena. Tak, mam do niej prawo. I ja pani tego nie zabiorę, tak jak mi pani nie zabierze do oceny moich kolegów, którymi się będę utożsamiał. Zabiorę nie, ale przez cały czas będę konsekwentnie zadawać pytania na odpowiedzi, której mi pan nie udzielił. Mówię o adekwatność środków. Czy to, co na przykład wydarzyło się w ubiegły weekend z przedsiębiorcami, to wykręcanie rąk, przewracanie ludzi w sile wieku już bardzo często, czy to było potrzebne? No przecież wiadomo, że policjant ma autorytet, no jeżeli mówi facet, masz stanąć, masz się wylegitymować i tak dalej, to się po prostu to robi, no naprawdę nie trzeba używać przemocy. Znaczy ja powiem tak, wiele tam sytuacji ja znam też z życia, kiedy negocjowaliśmy z osobami, które demonstrowały swoje poglądy, żeby odeszły, bo chcemy, żeby nie skupiały się w tym miejscu, nie było koronawirusa. To po kilku godzinnych negocjacjach okazywało się, że oni, dobra, to my odejdziemy, ale wiecie, musicie nas wynieść, żeby to było w mediach. To jest ten sam mechanizm. Tutaj, jeżeli ktoś by okazał dokumenty, zastosował się do poleceń policjantów, nie byłoby problemu. Teraz, bo zaczyna pan mówić już jak Sylwester Marczak, pana następca w fotelu rzecznika Komendy Społecznej. Którego pozdrawiam.
pana prawo. Natomiast on mówił o tym, że właściwie senator Jacek Bury sam się zaaresztował, sam się zamknął w samochodzie policyjnym, sam go nie chciał opuścić. Niestety na nieszczęście Sylwestra Marczaka chwilę później pokazał się materiał filmowy, podczas którego było widać, jak to się odbyło. Po co? Po co znaczy, robić takie rzeczy? To teraz, ale żebyśmy byli tutaj zgodni co do jednego. Ja nie pochlebiam wszystkich działań policji i nie mówię, że to zatrzymanie tej kobiety, czy tak jak pani mówi, wepchnięcie tego senatora, choć ja widzę jedną rzecz na tym filmie, którą warto zauważyć. Jaką? Kiedy podchodzi policjant, który faktycznie go tam próbuje wepchnąć, drugi mu zwraca uwagę, że to jest poseł. I jakby przestaje się to... Senator, przepraszam. I przestaje ten policjant jakby dalszej swojej reakcji w jego stronę. Czyli ja bym tak to patrzył. Ja powiem państwu, ja patrzę na to z punktu widzenia zwykłego obywatela, bo dzisiaj jestem emerytem, już człowiekiem, który tak jak pani i tutaj inni państwo oglądający mogę na to patrzeć swoimi oczami. Ale moje doświadczenie zawodowe i moja tutaj obecność ma być taka ekspercka, rzetelna, więc staram się zachować dystans. Oczywiście, że mogę tutaj opluć i też powiedzieć, tak, ta policja to jest zła, w ogóle katastrofa, tak nie powinno być. Tylko ja uważam, że też tam są ludzie, którzy przychodzą do pracy i proszę mi wierzyć, tak jak ja przychodziłem do niej, nigdy nie stałem po stronie jakiejkolwiek partii politycznej. Ja awansowałem na rzecznika za PiS-u i straciłem pracę za PiS-u. Ja mówię o faktach, tak jak faktem jest to, że ta sytuacja z tą kobietą faktycznie nie podoba mi się, żeby była jasność. I pewnie tam ten dowodzący dostanie po uszach, bo cała ta zadyma medialna nie jest potrzebna w tej chwili nikomu, a szczególnie policji, która moim zdaniem za chwilę spotka się z groźniejszymi sytuacjami, sytuacjami, które będą miały wpływ na ocenę nie tylko działań policji, ale całego państwa, systemu. Dzisiaj, proszę pamiętać, stoimy w przededniu walki o być albo nie być dla rządzących w postaci prezydenta. Dzisiaj mamy bardzo dużą polaryzację mediów, jak i środowiska, ludzi. Ja mam też, pani jest u mnie, moją znajomą na Facebooku, tam tylko rzucę jedno zdjęcie, jest katastrofa. Podział, nagle tracę znajomych, nagle się kłócą wszyscy, są podzieleni. I ja upatruję w tym przyczynę. I proszę o to, jeżeli mogę prosić polityków, nie wykorzystujcie policji do tego, która stoi na straży bezpieczeństwa. Stała, stoi i będzie stać, bo ona jest niezbędna do tego, żebyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie. Czyli pana zdaniem ktoś tę policję próbuje w Polsce w tej chwili wykorzystywać? Moim zdaniem zawsze ją wykorzystywano i zawsze stała na straży bezpieczeństwa. Tak jak powiedziałem, ja byłem odpowiedzialny za obsługę chociażby Euro 2012, gdzie słynny mecz z Rosjanami również był prowokacją, gdzie staliśmy pomiędzy kibicami, gdzie był Smoleńsk, tragedia narodowa, gdzie musiałem również bronić działań policji, zabezpieczenia, gdzie musiałem również 11 listopada, tak jak przypomnę, mówić o takich rzeczach, czy będąc rzecznikiem ABW, o tej słynnej teczce. Każda służba, a na pewno policja, to jestem przekonany i to mówię z całą odpowiedzialnością. Policja była, jest i będzie i musi być jak w najmniejszym stopniu polityczna. Natomiast w przekazie medialnym oczywiście ona cały czas funkcjonuje. Cały czas i będzie funkcjonować prawdopodobnie, dopóki nie zrozumiemy, że nie powinna. Że jeżeli jest łamane prawo, to powiem pani inaczej. Ja z racji tego, że lubię się przygotować do wypowiedzi albo lubię znać sytuację, to rozmawiam sobie z policjantami. Nawet jak byłem rzecznikiem, to pamiętam sytuację, wielokrotnie dzwoniłem do tych oskarżanych, że coś przekroczyli. Mówię, co zrobiłeś? Dlaczego tak się stało? Do dowódcy? Czy na pewno? Tak samo tutaj pytam się doświadczonych policjantów. Mówię, czy faktycznie przekroczyliście uprawnienia? Powiedz jednak po koleżeńsku. Tak. Mówi, Maciek, no wiesz, no musimy tam być. No są komunikaty. Rozejdźcie się, prawda? Ludzie zostają. Nie chcą okazywać dowodu, prowokują nas. No musimy użyć pewnej stopniu siły, bo policja ma obowiązek reakcji w przypadku łamania prawa. I to prawo dobrze, jest tylko teraz łamane. Władzy jest bardzo wygodnie w tej sytuacji, ponieważ no, chce ograniczyć prawa obywatelskie poniekąd.
zabraniając nam się gromadzić i demonstrować. To jest jedno z naszych podstawowych praw obywatelskich i naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ktokolwiek w tej chwili próbuje, tak jak pan, mam poniekąd takie wrażenie, twierdzić, że jeżeli w tej chwili zebrali się przedsiębiorcy, którzy są w absolutnie fatalnej, czasami załamującej życiowo sytuacji. Też tak twierdzę. Że im się nie pozwala demonstrować. Ja nie staję ani w tej chwili... Jestem bardzo ciekawa, czy gdyby do nich dołączyli górnicy, czy policja wtedy zachowywałaby się podobnie? Uważam, że nie. Ja powiem pani inaczej, dalej sięgnę. Ja nie twierdzę do końca to, co pani próbuje mi powiedzieć, że tak jest. Ja staram się ocenić to oczami doświadczonego policjanta, jakim uważam, że jestem, bo chociażby czas spędzony w policji. Od chodnika po biurko rzecznika. Ja pracowałem na ulicy też i mam okazję tutaj wyrazić swoje zdanie w sposób, mam nadzieję, wyważony. Taki, żeby dać zrozumieć, bo rozumiem, gdyby faktycznie podszedł ktoś, tak jak w sytuacji mieliśmy 11 listopada, kiedyś ktoś kogoś kopał, niezasadne użycie broni czy przekroczenie uprawnień, to tak. Tu bym zwrócił uwagę na co innego. Tu zwracam uwagę na co innego. Ja jestem przekonany, że za chwilę będzie coraz więcej tych ludzi na tej ulicy i że faktycznie dojdzie do eskalacji i do brutalności wręcz policji. Bo dobra policja, proszę pamiętać, to jest brutalna policja, brutalna w swoich działaniach, tak jak francuska czy w Ameryce. Tam nie ma, że ktoś się nie podda policjantowi do rozkazu czy do zatrzymania. Jest po prostu kulka w łeb, no tak sobie powiedzmy to uczciwie. Uważa pan, że tak powinno być? Nie, znaczy ja mam na to swoje zdanie i to nie jest na dziś dyskusja. Uważam, że jeżeli obywatel, który nie ma nic do ukrycia, poddaje się czynności, daje dokumenty i sobie jedzie dalej, wolny. Władza, która nie ma nic do ukrycia, pozwala na demonstrację. Powtarzam jeszcze, ja słuchałem dzisiaj ministra Kamińskiego. I minister Kamiński zwrócił na jedną uwagę rzecz. Zwrócił uwagę, że to nie tylko w Polsce jest to prawo. Oczywiście możemy tutaj dyskutować, czy to jest zasadne, czy nie. Ale to nie jest tak, że Polska wprowadziła jako jedyna zakaz zgromadzeń w dobie pandemii. To nie jest tak. Proszę tak uczciwie. Ja zawsze staram się uczciwie. Nawet jak się wypowiadałem jako rzecznik, to zawsze mówiłem, szefie, ale stańmy z drugiej strony, która nas na przykład oskarża. Poczujmy się w sytuacji, kiedy wyważone są drzwi, nie te, które powinny być, bo pomylili w rozpoznaniu adres. I ja tak samo staram się w tej sytuacji postawić, broniąc, nie to, że broniąc, ale pokazując taką, myślę, ludzką twarz w tej chwili myślenia policji. Co do partii rządzącej się nie chce wypowiadać, bo nie są politykiem? Z punktu obywateli to wygląda zupełnie inaczej. Ale z mojego takiego też. To się dzieje u nas na ale teraz. Tak, no. Ale to dobrze. Bardzo pana te słowa, dobra policja, brutalna policja wzbudziły tutaj ale to jest zawsze... zamieszania. Proszę mi uwierzyć, nawet niektórych nie będę panu cytować. Tych. Ale bardzo, ja powiem inaczej. Ja nawiążę do takiego programu, to było w TVP Info. Bliżej chyba ludzi... Oj, nazwisko wypadło. Taki społeczny, no dobrze. Tak, i chodziło o to, że ja wtedy broniłem tych policyjnych działań i tam doszliśmy, pamiętam z Piotrem Zarembą między innymi, do takiego wniosku, że jednak policja, aby była skuteczna, musi być brutalna, ale w ramach obowiązującego prawa, kiedy jest łamane to prawo. I teraz mamy aspekt społeczny, moralny. Sytuacji związanej z tragiczną sytuacją, przepraszam, że tak masło maślane, ale z koronawirusem, kiedy ludzie zaczynają odczuwać brak pieniędzy, kiedy żądają pomocy, choć powiem pani szczerze, że wczoraj do mnie kolega przedsiębiorca zadzwonił, pogratulował mi, mówi, Maciek, to nie jest tak, że ja nie dostałem pieniędzy, ja dostałem pieniądze po 3 dniach. I teraz mam dylemat. Drugi kolega zadzwonił, że był tam, że nie dostał. I teraz trzeba wyciągnąć z tego wnioski. I ja, widzi pani, pokazuję teraz, w jakiej sytuacji staje się policja, jakiej musi się mierzyć. Proszę mi wierzyć, bardzo dużą odpornością w tej chwili, wytrzymałością psychiczną jest to, że policjanci mimo wszystko nie używają pałek. Chciałbym na to zwrócić. Ten gaz też był niepotrzebny. Pan, tylko tu są właśnie dwie strony sporu. Po raz kolejny jeden z naszych widzów uczestniczący w tym proteście, mam takie wrażenie, pyta po raz kolejny. Kamilo, spytaj, dlaczego policja nie pozwalała się rozejść, skoro nawoływała do tego. Tu są dwie strony tak, medalu. Ja teraz pani powiem, ja postaram się temu panu wytłumaczyć. Prawdopodobnie chodzi o sytuację, ja to widziałem tydzień temu. W którymś momencie policja nawołuje, bo to jest znana mi, to jest klasyczny przykład, jak możemy teraz to rozbierać na czynniki pierwsze. Policja na początku wzywa do rozejścia. Na samym początku proszę opuścić, proszę się rozejść. Mówi kto, kobiety w ciąży, posłowie, dziennikarze, żeby nie utrudniali, żeby liczyli się z
nawet brutalnością policji. Uprzedza o tym. Następnie policja podejmuje działania. I prawdopodobnie otacza kordonem część zatrzymanych już osób i dalej wzywa pozostałe, żeby się rozeszły. Więc tu bym jednak bardzo był uczciwy w sytuacji, w której ktoś się znalazł. Jeżeli znalazł się w sytuacji, że był w środku, a wcześniej się nie rozszedł, no to nie może się rozejść. To jest proste. Już niestety miał szansę wcześniej. Ale jeżeli dalej podchodzi w obręb działań policji, to policja ponownie przywołuje ludzi, żeby odeszli, ponieważ są prowadzone czynności. I dziękuję, że pani daje tak szczerze porozmawiać i uczciwie na ten temat, bo być może wreszcie zrozumiemy działanie. Policja nie ma takiej możliwości. Rzecznik prawdopodobnie, tak jak ja, nie ma tyle czasu, jak byłem rzecznikiem i też mu niezręcznie jest. Po to są tacy ludzie jak ja czy Mariusz Sokołowski, żebyśmy wskazali na pewne rzeczy. Ja gdybym dzisiaj tutaj siedział z Mariuszem, pewnie byśmy się w 99% zgodzili. Mielibyśmy może różne zdanie, tak jak Mariusz tam powiedział swoje, ja swoje, ale byłoby one zbieżne. Mariusz jak byłby rzecznikiem policji, a był nim bardzo dobrym rzecznikiem, żeby była jasność, dzisiaj pełniąc tą rolę, tak samo by mówił jak Mariusz Ciarka, jak Sylwek Marczak, i tak samo by słuchał szefów, którzy również, przecież wiadomo, że komendant nie jest człowiekiem, który, nie wiem, chce pałować, który chce wymusić. Ludzie się... No dobrze, tylko wy jest, tak, jesteście pod jakby kuratelą polityczną, no, podlegacie pod... Ale to proszę zmienić prawo, to proszę stworzyć, żeby minister spraw wewnętrznych i administracji nie był politykiem. A powinno tak być pana zdaniem? Dla świętego spokoju właśnie? Nie ma rozwiązania, zawsze będzie ktoś. Uważam, że ta osoba na tym stanowisku musi być bardzo odpowiedzialna. I ja uważam, że to nie mi jest oceniać w tej chwili, natomiast mogę inaczej powiedzieć. Będąc policjantem przez 21 lat, bo tyle byłem policjantem, potem 4 lata byłem w ABW, nigdy się nie spotkałem jako policjant z naciskami politycznymi, a nawet jak one, powiedzmy, gdzieś były takie wyczuwalne, albo ktoś mówił, to policjant miał prawo powiedzieć, że nie. No dobrze, tylko co dalej z policją, panie Macieju? Dlatego, że ja się też nad tym zastanawiam. Pan poniekąd, tak, bo sam pan powiedział, że cały czas serce jest niebieskie, ale cały czas spada zaufanie do policji. Przez cały czas mówi się, wy już nie jesteście dla obywateli, a powinniście dla nich być. Czy ja mam przypominać wycinanie konfetti dla ministra Jarosława Zielińskiego? Zgadzam znaczy, się, naprawdę, ale, to jest, ale dobrze, ale jeżeli, się nie dziwi, ale jeżeli będziemy, ale jeżeli będzie, nie popieram tego, jestem przeciwnikiem, ministra Zielińskiego będę bronił z jednej sytuacji. Ale nie gadajmy teraz o politykach, nie chcę... Ale mówimy o politykach, ale pani do tego... Ja mówię o zjawisku. Zjawisko takie wycinania konfety jest zakazane, nie powinno mieć miejsca, koniec, właśnie, kropka, no. Koniec. I nie dyskutujmy o tym, nie ma ale prawa ma miejsce. Tego. I dlatego trzeba to piętnować, ale nie należy oceniać działań policji przez pryzmat jednego głupiego występku i jakichś, nie wiem, jakichś ambicji. Natomiast policja była, jest i będzie i musi być. Doskonale o tym wiemy. Macie dzieci, mamy rodziny, chcemy by się czuć bezpiecznie wieczorową porą. I ja powiem inaczej, wie pani, ta sinusoida taka zaufania lub tracenia zawsze była, jest i będzie. Szczególnie w sytuacjach, kiedy dochodzi do eskalacji na ulicy. Dzisiaj mamy bardzo trudną sytuację. Powiedziałam, bardzo jesteśmy spolaryzowani, poróżnieni. Dobrze, ale policja też jest chyba od tego, żeby to zrozumieć, prawda? I czasami... Ale policja to rozumie, moim zdaniem. Jeszcze, ja oprócz tego, co tutaj się tworzy dyskusja, ja przypomnę, były gorsze sytuacje. Walki, gdzie palono wozy transmisyjne. Wasze, telewizji, pani to była w TVN 24. Polskiego Radia. Były gorsze sytuacje i zawsze policja się spotykała z takimi reakcjami. Ja stałem w środku z kolegami, dowódcami, którym nas leciały kamienie. Bo lubiłem być takim rzecznikiem, żeby być w środku wydarzeń, żeby móc potem pani wytłumaczyć, albo teraz widzą, jak to wygląda, albo jakie są podejmowane działania. Pamiętam, redaktor w 2010 roku przytaczany, gdzie był Robert Biedoń zatrzymany między innymi, tam był jeden ranny policjant. Wie pani, kto był jeden ranny policjant? To był mój pracownik zespołu prasowego, który został uderzony przez grupę osób, która nas zaatakowała. Byłem tylko ja z nim. Mogliśmy tam być zlinczowani. No dobrze, tylko rozmawiamy o tym, co się działo kiedyś, a ja chciałabym pójść krok do przodu. Sam pan mówi o tym, słusznie zresztą, że pewnie te nastroje będą eskalować, że sytuacja jest coraz bardziej trudna. Skutki ekonomiczne całej tej pandemii za chwilę dotrą do nas ze zdwojoną siłą. Nie daj Boże, ludzie będą sfrustrowani i będą mieli prawo demonstrować. I teraz pytanie, jak do tego powinna przygotować się policja, żeby takie sytuacje, jak przy jednym malutkim proteście przedsiębiorców, się nie zdarzały, no. No bo oczywiście, no może być tak, jak pan mówi, brutalna policja, dobra ja policja. Ja uważam tak, ja bym zrobił, policja nie jest od tego, policja jest od tego, że jeżeli jest wprowadzony przez rządzących zakaz,
to musi być użyta i musi stać na straży prawa. I tutaj nie ma polemizowania. Natomiast gdybym był ewentualnie politykiem, unikałem tego zawsze, to raczej bym tutaj pozwolił na taką demonstrację. Lepiej przeprowadzić legalną demonstrację i zabezpieczyć ją w spokoju, niż prowadzić zakazy, bo zawsze Polacy nigdy nie lubili kagańca. Historia nasza pokazuje, że zawsze walczyliśmy z takimi rzeczami. I ja bym do tego podszedł w taki sposób. Ale powiedziałem, nie, ja jestem politykiem. I komendant główny policji, czy komendant stołeczny nie jest politykiem. Komendant główny policji to jest bardzo doświadczony policjant. Ja go osobiście znam, który... Myślę, że stoi na straży tej niezależności, aczkolwiek w ocenie innych jest tak postrzegany. No dobrze, tylko w dalszym ciągu pytam, jak sobie ułożyć teraz te relacje z obywatelami policji? No bo to nie są, przepraszam, no znam też kilku policjantów, to nie są jakieś bezrozumne pionki, które... Wie pani, może dojdziemy do sytuacji, jeżeli rządzący nie zrozumieją albo dojdzie do takiej eskalacji, że policjanci położą tarczę, tak jak w innych krajach. Właśnie chciałam o to pana spytać. I być może tak się stanie. Ja nie jestem w stanie pani tego powiedzieć, ale jestem w stanie jako człowiek odnieść się do tego. Bo sam nie wiem, czy bym... Ja nigdy nie wykonałem rozkazu wbrew własnemu sumieniu albo nie wypowiedziałem się. Ja mogę tutaj przy otarze takich, myślę, że Mariusz Sokowski też, gdzie stawaliśmy okoniem na odprawę i mówiliśmy, proszę bardzo, to zapraszam. To wyjdź i powiedz. To zapraszam. Tam jest kamera, tu za chwileczkę zobaczymy cię w tym fajnym ekranie. Będzie zaje fajnie. Naprawdę masz super pomysł, tylko iść to powiedz. Nastaw swojej twarzy, żeby potem na mnie, jak idę kupić te ziemniaki, pani nie przywitała klapsem w twarz albo dała zgniłe. Przepraszam, bo trochę emocjonalnie też do tego podchodzę. No to tutaj nic dziwnego, no w końcu jest to temat emocjonalny. Na sam koniec, panie Macieju, jak pan sądzi, jak zrobić, jak zadziałać, żeby ten wizerunek policji poprawić? Bo on w tej chwili nie jest najlepszy. W tej chwili musi się uspokoić, myślę, sytuacja. Najlepiej, gdyby jak najszybciej się odbyły wybory, to po pierwsze. Najszybciej, gdybyśmy wrócili do rzeczywistości związanej z możliwością prowadzenia normalnego życia, przedsiębiorcy wróciliby do pracy, zajęlibyśmy się innymi rzeczami. Tylko takie marzenia ściętej głowy trochę. Ale zapytała mnie pani o no, ale tak realnie. Tak realnie, to jest jedyne realne, realna sytuacja. Uważam, że będzie coraz gorzej. Boję się jednego, boję się eskalacji, boję się na przykład powrotu koronawirusa, czyli tak zwany cofki, jak to się mówi. Ja jestem ze Szczecina, pozdrawiam przy okazji Szczecin. I zawsze ta cofka jest gorsza niż ta pierwsza fala uderzeniowa. Ale żeby tak pesymistycznie może nie kończyć, bo pani tak kończyła ostatnią rozmowę, że z meczu politycznego na sport pani przychodziła, no to ja pozdrawiam Futsal Ekstraklasę, która jestem też teraz prezesem, a Super Express jest patronem tak medialnym. Jest, i zachęcam na to, żeby się sportem też zajmować. Ale już tak wróciliście do treningów? Tak, ale hale jeszcze nie są otwarte i też apeluję tutaj do rządzących, żeby stworzyli nam warunki sportom halowym, piłce ręcznej, siatkówce, piłce koszykowej czy halowej od września, żebyśmy też tak wrócili jak piłkarze, nawet kosztem tego, że będą puste hale bez kibiców, ale my sobie poradzimy w internecie. Nie umawialiśmy się na ten wątek rozmowy, więc jeśli nie będzie pan chciał na ten temat rozmawiać, zrozumiem, ale ostatnio mamy do czynienia z powrotem tematu pedofilii. Nie tylko w polskim kościele, ale w ogóle w rozmaitych kręgach i grupach społecznych. Ja rozmawiałam ostatnio z Jackiem Karnowskim, prezydentem Sopotu, który powiedział, a pytam pana jako byłego rzecznika ABW, który powiedział, że za mało tutaj wsparcia jest właśnie służb specjalnych, jeżeli chodzi o ten temat, że jest za mała kontrola nad klubami, czy to go-go, czy jakimiś dyskotykami, czy miejscami, gdzie się podejrzewa, że może do takich obrzydlistw dochodzić. Czy pan jako rzecznik ABW były, jest w stanie powiedzieć, czy służby jakkolwiek były kiedykolwiek w ten temat zaangażowane, czy nie? Niech pani sobie teraz wyobrazi jedną rzecz. Jakby ABW nadzorowało lokale, gdzie bawią się ludzie. Przecież to byłby skandal. Przecież to byłby skandal. Myślę, że są inne organy od tego i nadzór nad takimi lokalami, żeby je prowadzić w sposób zgodny z prawem, a zostawmy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego do poważnych spraw związanych z terroryzmem, związanych z zagrożeniem ze strategicznych obszarów gospodarki. Aczkolwiek muszę pani powiedzieć, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego to jest bardzo poważna instytucja, która w ogóle ma bardzo taki ciężki wizerunek i będąc rzecznikiem spotykałem się z różnymi sytuacjami. Niesłusznie obwiniana za to, co tak naprawdę robi. Myślę, że tyle, bo faktycznie nie byłem przygotowany do tego tematu. Dobrze, ale właściwie usłyszałam wszystko, co chciałam tak naprawdę. Uważa pan, że to nie jest służba do zajmowania się tym tematem? Aczkolwiek powinna być w ścisłym kontakcie, ale to nie jest działko tej służby, ale służby muszą ze sobą współpracować, jeżeli dochodzi do zagrożeń, chociażby na przykład miejsca spotkań, na przykład terrorystów.
I stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Maciej Karczyński, były rzecznik Komendy Stołecznej Policji, były rzecznik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, państwa gościem. Pierwszy raz na żywo w studiu. Jak ja się cieszę. Jaka to jest inna rozmowa, naprawdę. Oby nie ostatni. O futsalu też. Dobra, jesteśmy umówieni. Bardzo dziękuję, dużo zdrowia. Dziękujemy bardzo. Teraz nowe dane płynące z Ministerstwa Zdrowia specjalnie dla Państwa. Podawałam na samym początku naszego spotkania, to jest 17.30, teraz świeżutkie i dobre, jakby na to nie patrzeć. W kontekście ostatnich wydarzeń i liczb, które Państwu przekazywałam, są to naprawdę budujące informacje, dlatego że nie mamy ofiar śmiertelnych. Nie mamy nowych ofiar śmiertelnych w Polsce, jeżeli chodzi o zachorowania na koronawirus. W tej chwili ta statystyka się zatrzymała, aby tak zostało na 996 ofiarach śmiertelnych. Zakażeń też trochę mniej, dlatego że mamy zdiagnozowanych nowych 148 osób, w tym 89 ze Śląska. A to oznacza, że w tej chwili w Polsce z koronawirusem walczy 21 440 osób. Rośnie także liczba ozdrowieńców. W tej chwili wynosi ona 9276 pacjentów, którzy już są zdrowi, którzy koronawirus ze swojego organizmu przepędzili. Teraz pora na informacje z kraju. Przenosimy się do Łodzi. Tam czeka już na Państwa, dobrze Państwu znany, Grzegorz Mnich, Radio SK Łódź. Dzień dobry Grzegorzu, witam Cię. Dzień dobry, witam. Mam tu, jak słyszałeś, pewnie dobre informacje dotyczące statystyk, ale trochę mniej miłe informacje masz ty, ponieważ w Łodzi mamy dalszy ciąg zamieszania wokół żłobków, wokół przedszkoli, wokół testów osób pracujących w tych miejscach właśnie. No tak, okazuje się, że jak słyszeliśmy, policja ma swoje dylematy, przedsiębiorcy swoje, a władze miasta Łodzi również szuchają na zimne i pilnują tego, by koronawirus nie rozprzestrzeniał się wśród dzieci i młodzieży, dlatego bardzo niechętnie otwierają przedszkola, żłobki i klasy 1-3. Wiemy, że szkoły miały być uruchomione dziś, nie będą, a co do przedszkoli, żłobków, historia ciągnie się już od jakichś 20 dni i tak naprawdę miała bardzo niebezpieczne zakręty. Otóż musimy powiedzieć, że władze miasta zdecydowały o zorganizowaniu, przeprowadzeniu testów przesiewowych wszystkim pracownikom żłobków i przedszkoli. Okazało się, że co siódmy po tych testach miał podejrzenie zakażenia koronawirusem. Także gdyby te informacje okazały się prawdziwe, mielibyśmy w Łodzi prawdziwą pandemię na niespotykaną skalę, tak? Bo to sprawa dotyczyła 450 pracowników. Dlatego też władze Łodzi nie zdecydowały się do tej pory otworzyć przedszkoli żłobków, ale jak podkreślam, były to tylko testy przesiewowe. Po testach przesiewowych tydzień temu nastąpiły już te testy genetyczne robione przez Sanepid, z których wynika po badaniach 200 osób, bo tyle teraz mamy wyników, że żaden z pracowników nie ma testu pozytywnego, wszyscy mają negatywne, także sytuacja nieco się uspokoiła. Możemy w Łodzi odetchnąć. Okazało się, że testy przesiewowe, przy okazji okazało się, że no, mają niewielką wiarygodność, bo po tej chwilowej panice, po tym przerażeniu okazuje się, że żaden z przypadków nie został potwierdzony i bardzo dobrze.
Przedszkola otwierane są dzisiaj tam, gdzie pracownicy w testach już tych genetycznych mają wyniki negatywne, czyli od dziś co trzecie przeciętnie przedszkole w Łodzi jest otwarte. Czekamy na kolejne genetyczne testy i ich wyniki. Władze Łodzi nie żałują tych testów przesiewowych, mówiąc, że nawet gdyby jeden pracownik był faktycznie zakażony, to warto było tą całą akcję przeprowadzić dla bezpieczeństwa dzieci, rodziców i nas wszystkich. No i w zasadzie trudno nie przyznać władzom Łodzi rację, zwłaszcza, że to opóźnienie w jakiś sposób nie bulwersuje, też nie przeraża rodziców. Okazuje się, że rodzice podchodzą do tego z zrozumieniem i tak naprawdę... I z przezornością, bardzo dobrze. Piąta rodzina chciałaby posłać dziecko do przedszkola czy do klas 1-3 w tej obecnej epidemicznej sytuacji. A propos... Także spokojnie Łódź dołącza do kraju, ale innymi swoimi mniejszymi krokami. A propos małych kroków i powrotu uczniów do szkół, w jednej ze szkół podstawowych zamiast dzwonka na lekcję słychać w tej chwili stukot maszyn do szycia. Skoro czekamy na wyniki testów pracowników, szkoły są oczywiście puste. Te 1-3, ale jak wiemy też w całym kraju wszystkie inne placówki są puste, bo nie ma decyzji o ich uruchomieniu. I cóż mogą robić pracownicy? Okazuje się, że wysprzątali szkoły, zrobili wszystko, co mogli zrobić i wpadli na pomysł, że w tej sytuacji mogą pomóc szpitalom. Konkretnie w szkole podstawowej numer 109 pracownicy porozumieli się ze szpitalem Bonifratrów i pod okiem tamtejszych lekarzy szyją specjalistyczne maski. To nie są tylko takie maski bawełniane, ale takie, które mogą być później, mogą współpracować z filtrem flazelinowym, mogą służyć do codziennej opieki nad pacjentami w szpitalu. Także to nie są takie tylko maseczki, co do których możemy mieć wątpliwości i założyć je na spacer z psem. To są maski szyte, jak powiedziałem, pod okiem ekspertów. Na razie pracownicy uszyli tych maseczek 350. Trafiają do szpitala Bonifratrów, trafiają do jednego z domów pomocy społecznej i tak naprawdę pracownicy szkoły, czekając na ten decydujący dzwonek, robią coś pożytecznego. Bardzo ciekawa akcja. Bardzo pozdrawiamy. Bardzo pozdrawiamy. Jeszcze na koniec, Grzegorz, jedna informacja fatalna, świadcząca o tym, że głupota nie boli. Nie boję się tego tak nazwać. My dzisiaj z Jankiem Złotorowiczem na początku naszego spotkania opowiadaliśmy o historii, którą dzisiaj opisujemy w Super Ekspresie, o tym, że chłopcy postanowili 16-17-letni zorganizować sobie wolny czas w lesie i strzelać do siebie z łuku, co skończyło się tragicznie. Tymczasem ty przynosisz informację, że pilot myśliwca F-16 został ofiarą oślepienia laserem. No tak, to czy to jest głupota, czy to jest wręcz bandytyzm, to kwestia dobrania słów, ale no faktycznie trudno tutaj o jakiś inny racjonalny komentarz, zwłaszcza, że był to kolejny atak na maszynę latającą. Pamiętamy, że przed rokiem porażony został laserem lekarz lecący w pogotowiu lotniczym. Groziła mu utrata wzroku. Teraz do sytuacji doszło, gdy pilot F-16 zbliżał się do lądowania nad Łaskiem. Wiemy, że jest tam baza śmigłowców wojskowych. Także ktoś, kto obserwował tę sytuację, wiedział doskonale, że tam lądują samoloty i wygląda na to, że nie był to przypadek. Ktoś sobie po prostu czekał i przygotowywał tego rodzaju ciekawą w cudzysłowie, a mogącą zakończyć się tragicznie w skutkach zabawę. Tym razem pilotowi nic się nie stało, zgłosił sprawę na policję. Ale możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że faktycznie zostałby oślepiony, zwłaszcza, że był to lot nocny, że on używał też przyrządów noktowizyjnych, które w jakiś sposób przyciągają laser, jak mówią eksperci. Mogło dojść do tragedii, pilot mógł zginąć, a samolot mógł rozbić się przecież też wśród jakichś osiedli zamieszkałych. Tym razem do tragedii nie doszło, ale sprawcy oczywiście poszukuje policja. Za taką głupotę grozi do 12 lat więzienia, więc jeżeli ktoś myśli, że to są tylko żarty, puszczanie jakichś światełek, takich zajączków, no to się głęboko myli. Pan rzecznik, był rzecznik policji ABW, który był przed chwilą w studiu, mógłby powiedzieć coś o odpowiedzialności karnej. Także 12 lat, no to chyba powinno trafić do wyobraźni. Co jakiś czas mamy tego rodzaju informacje, że ktoś atakuje laserem
pilotów lub maszynistów prowadzących pociągi. Bardzo trudno takie osoby później namierzyć. No ale jeżeli już taka osoba zostanie zatrzymana, no to część życia po prostu spędzi w więzieniu. Trudno tutaj o jakiś komentarz. Apelujemy z Grzegorzem, myślę, wspólnie, drodzy Państwo, myślenie nie boli, prawda? Więc apelujemy. Jak najbardziej. Zdecydowanie. Grzegorz Mich, Radio SK Łódź, bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Dużo zdrówka i do zobaczenia. Bardzo do zobaczenia, może w studiu. Właśnie, właśnie. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Wszystkie środki ostrożności jak najbardziej zachowane, także możesz być spokojny. Grzegorz Mich, raz jeszcze bardzo dziękuję i do zobaczenia. A teraz już część na rozrywkę, czas na część rozrywkową. No tak się skróty myślowe tworzy właśnie, więc jeszcze raz. Drodzy Państwo, w tej chwili w Super Raporcie czas na rozrywkę. Natalia Krystek-Lesiak i Hot Plota. Dziś o sposobach gwiazd na kwarantannianą monotonię i o problemach. Ich akurat nigdy nie brakuje, a zwłaszcza teraz. Dzień dobry. Niestety, złodzieje nie śpią nawet w czasach pandemii, przekonał się o tym brat Billie Eilish. Phineas O'Connell opublikował na Instagramie zdjęcie mężczyzny, który zakradł się na jego ganek i ukradł z niego paczki. Aktor poprosił fanów o pomoc w namierzeniu mężczyzny. Wpis wkrótce zniknął z jego profilu, oby dlatego, że złodziej się znalazł. Pandemia koronawirusa to także ciężki czas dla rynku nieruchomości. Wie coś o tym Orlando Bloom, który od dawna próbuje sprzedać się swoją kawalerską posiadłość w Beverly Hills. Aktor już drugi raz musiał obniżyć cenę domu. Teraz kosztuje tylko 7 990 000 dolarów. Można obejrzeć go sobie na Hotplocie. Dom. Dom obejrzeć. Nie jestem ekspertem od nieruchomości, ale 33 miliony złotych za parterowy domek z 4 sypialniami i to bez ogrodu właściwie, bo na skarpie, to trochę dużo. Nawet jeśli na domofonie widnieje nazwisko Bloom. Można też zobaczyć u nas, jak Justin Bieber zabija kwarantannianą nudę jeżdżąc na rowerze bez butów, a Johnny Depp malując. Izolacja nie służy tymczasem Dakocie Johnson. Gdyby ktoś miał podobnie i szukał sposobów na poprawę samopoczucia, to na SK Hotplota piszemy także o tym, jak gwiazda 50 twarzy Greya radzi sobie z kwarantanną. I nie są to wcale metody rodem z najbardziej znanego filmu z jej udziałem. Ci z Państwa, którzy są z nami od początku, wiedzą, że rusza Ekstraklasa. Między innymi wiemy też, że podczas meczów Bundesligi bardzo często w tej chwili, tak żeby zrekompensować piłkarzom brak kibiców, wycina się z tektury sylwetki tychże właśnie i mają oni dać takie wsparcie poniekąd. Jestem. Dobrze, myślałam, że już zniknęłam na zawsze. Daje się wsparcie piłkarzom, właśnie wycinając tych kibiców z dykty, jak to się mówi nieładnie. No ale dziś tym tematem także zjawisko poniekąd dość ciekawe i po raz pierwszy mamy z czymś takim do czynienia, więc postanowił je zbadać dla Państwa specjalnie. Adam Feder, przekonując oczywiście niezmiennie, że będzie dobrze. Dzisiaj ludzie z tektury, no bo piłkarze grają przy pustych trybunach, czują się niezbyt komfortowo, kluby nie sprzedają biletów, ale jest rozwiązanie, to tektura właśnie. Za 70 zł można zasiąść na stadionie ŁKS-u, a za 75 na trybunach Lechii, jako człowiek tektura. Jako jedna z pierwszych na trybunach ŁKS-u zasiadła 94-letnia pani Stanisława. Pozdrawiamy panią Stanisławę. Pierwszy taki mecz Borussii Mönchengladbach w Bundeslidze oglądało z trybun kilkanaście tysięcy kibiców z tektury i wszyscy byli zadowoleni. Jeszcze kilka miesięcy temu taki obrazek mógłby się komuś wydać taki śmieszno, straszno, niedorzeczny, ale dziś niewiele już może człowieka zdziwić i ludzie, jak się wydaje, skłaniają się do akceptacji. Są liczne plusy płynące z tego rozwiązania. Kibice będą, ale nie będą odpalać rac, wyrywać krzesełek, nie będą śpiewać.
tego nie będzie, więc to na pewno jest pozytyw. Ale kibice z Tektury to tylko jeden z pomysłów na to, jak zapełnić trybuny. Są kluby na świecie, gdzie na stadionach zasiedli kibice koszulki. Są kluby, gdzie kibice łączą się z domów i są wyświetlani piłkarzom na telebimach. To są te rozsądne koncepcje, a teraz pomysł zły, wyszydzany, wielki skandal w Seulu. Fani niezadowoleni, bo tam na trybunach zasiadły lalki. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie ma w tym nic złego, ale po głębszej analizie okazało się, że są to lalki służące do uciech erotycznych. Na przykład tu doskonale widać, do czego jest ta lalka. Poza tym wyprodukowała je firma, która słynie z produkcji lalek dla miłośników zabaw z gumowymi akcesoriami, więc ponad wszelką wątpliwość wystawiono reputację prawdziwych kibiców na pośmiewisko. Dotąd zdarzały się takie sytuacje, także w Polsce na przykład kibice Lechii Gdańsk ubrali lalki w koszulki kibiców Arki Gdynia, ale robili to tylko po to, aby się z nich pośmiać, bo uważali, że to doskonały żart. Czyli jeżeli już, to raczej Tektura. No, jest to pomysł, który przyjmuje się nie tylko w sporcie. Restauracja w Sydney wypełniła lokal ludźmi z kartonu, bo do środka może wejść maksymalnie 10 osób, a dzięki tym kartonowym klientom lokal jest wypełniony po brzegi. Człowiek może poczuć się raźniej. Niemal tak jak dawniej, Tekturą można również dawać ludziom do zrozumienia, aby nie tłoczyli się przy stolikach. Na przykład w Tajlandii w pewnej restauracji rozmieszczono takie oto tekturowe smoki, które mają uniemożliwić innym przesiadanie się, no bo ze względów bezpieczeństwa powinno się konsumować w samotności, tylko ze smokiem. W Polsce jeszcze nie ma takich rozwiązań, ale to trzeba wprowadzić jak najszybciej, no bo ludzie cisną się przy tych stolikach i nawet wrzucają zdjęcia do internetu i są z siebie bardzo zadowoleni, jak widać. Jakby w ogóle nie mieli świadomości, że to jest wbrew nie tylko przepisom, ale też zdrowemu rozsądkowi. Będzie dobrze. Będzie dobrze, tego się trzymajmy. Jutro też będzie dobrze, mam nadzieję. Za dziś bardzo Państwu dziękujemy. Pozdrawiamy oczywiście w imieniu wszystkich dziennikarzy Superekspresu, Radia SK, Radia Plus i całej ekipy tworzącej ten program. Kamila Biedrzycka, już mi się język plącze. Kamila Biedrzycka, bardzo dziękuję. Dziękuję oczywiście także w imieniu, jak zwykle, Michała Kozłowskiego, naszego wydawcy. Meldujemy się jutro o godzinie 9:00, rzecz jasna, punktualnie, więc Państwa także do tego zachęcamy. Oby było tak, że już Państwu jutro będę mogła powiedzieć, nie musimy nosić maseczek. Przynajmniej w wielu miejscach. Liczę na to. Czekamy na komunikat Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie. Widzimy się jutro o godzinie 9:00. Spokojnego, dobrego i zdrowego przede wszystkim dnia. Do zobaczenia.